i odbudową wieży Klimek. Obiekty są już dostępne dla mieszkańców i turystów. Zwiedzanie wieży Klimek organizujemy wraz z grudziąckimi przewodnikami PTTK w soboty i niedzielę. W ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego przeprowadzono remont sanitariatów na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 na osiedlu Lotnisko. Przypomnę, że wartość tej inwestycji wynosiła 97 tysięcy złotych. Przy okazji wydatku z budżetu obywatelskiego z miasta zostało wyasygnowane 55 tysięcy złotych na dostosowanie szatni i pływalni dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowano toalety, prysznice, zamontowano także windę Doniecki Basenu. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym kontynuowane są prace związane z modernizacją sieci tramwajowej. Ponadto wykonywane są chodniki na ulicy Wybickiego, od dawnego wjazdu na postoju taksy do wjazdu do klubu Akcent. Na ulicy Legionów w kierunku budynku prokuratury na początku lutego planowana jest przebudowa ostatnich fragmentów sieci gazowej. Trwają także prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz naprawą elewacji w budynku głównego muzeum. Do tej pory m.in. ułożono łaty pod nowe pokrycie z dachówki, przemurowano kominy i dokonano impregnacji drewnianej konstrukcji dachu. Ponadto ułożono 95% nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną i wykonano obróbki blacharskie. Jesteśmy także w trakcie wykonania drugiego etapu modernizacji stadionu żużlowego, która obejmuje przebudowę części trybuny od strony cmentarza. Do tej pory wybudowano ścianę oporową. Obecnie powstaje nowa konstrukcja trybuny. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to 15 marca bieżącego roku. Jak co kwartał spotkałem się z komendantami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, by podsumować działania służb mundurowych w roku 2014. 110 kobiet rozpoczęło kurs samoobrony, które te kursy są kontynuowane od kilku lat przez Straż Miejską. Panie nauczą się stosowania prostych technik, a równocześnie bardzo skutecznych technik obezwładania napastnika, zdobędą wiedzę pomocną w przewidywaniu niebezpieczeństw. W styczniu rozpoczęła się nowa kadencja Rady Sportu. Przypomnę, że zasiadają w niej przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Rada realizuje zadania, a w szczególności opiniuje m.in. projekty strategii rozwoju gminy miasto Grudziądz w zakresie kultury fizycznej i projekty uchwał dotyczących rozwoju sportu. Sztuczne lodowisko działa w docelowej lokalizacji, czyli w zrewitalizowanym parku miejskim. Obiektem administruje MORiW. Do dyspozycji korzystających jest parking, a także szatnia i wypożyczalnia łyżew. Zespół szkół technicznych, zespół szkół ekonomicznych oraz drugie liceum ogólnokształcące znalazły się w ogólnopolskim rankingu liceów i techników przygotowywanym przez miesięcznik Perspektywy. Zespół szkół technicznych uzyskał 9. miejsce w regionie, a na 11. lokacie znalazł się zespół szkół ekonomicznych, natomiast drugie LO było 15. W zestawieniu podsumowano sukcesy uczniów na olimpiadach oraz wyniki pisemnych egzaminów maturalnych w przedmiotach obowiązkowych i dodatkowych. Pani Wioleta Pacuszka od początku stycznia sprawuje funkcję dyrektora muzeum im. księdza dr. Władysława Łęgi. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na powołanie Wiolety Pacuszki na stanowisko dyrektora bez przeprowadzania konkursu. Ponad 75 tysięcy złotych pozyskała z wieloletniego programu rządowego Kultura Plus Miejska Biblioteka na realizację zadania pod nazwą Digitalizacja Regionaliów Biblioteki w Grudziądzu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 100 tysięcy złotych. W ramach tego projektu zakupiono niezbędny sprzęt. Digitalizacji zostaną poddane wybrane zabytki kultury piśmienniczej zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, mające związek z Grudziądzem. Przygotowaliśmy specjalny poradnik dedykowany seniorom. W bezpłatnym wydawnictwie zawarto m.in. informacje na temat klubu seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także o tym, jak skorzystać z usług pomocy społecznej i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Znajdują się w nim również telefony numerów, numery telefonów oraz adresy instytucji publicznych. Osoby, które z racji wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych wnoszą wkład w rozwój Grudziądza, na początku roku zaprosiłem na tradycyjne spotkanie noworoczne. Wydarzenie było okazją do podsumowania minionego roku, a także przedstawienia planów na rok 2015. Po raz kolejny nasze miasto wzięło udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrano w naszym mieście rekordową kwotę 113 tysięcy złotych. Było 112, ale pieniążki jeszcze napływają. Pieniądze zostaną przeznaczone na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Przy tej okazji dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tak wielu wydarzeń. Szczególne słowa uznania kieruję do radnej Edyty Ogonowskiej, która pełniła obowiązki szefowej Miejskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pani Edyto, bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców dziękuję. 23 stycznia obchodziliśmy 95. rocznicę powrotu Grudziądza do macierzy. Główne uroczystości odbyły się na rynku, gdzie zgromadzili się Grudziądzanie, by przywitać oddziały Wojska Polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Szanowni Państwo, zaproponuję następujący porządek procedowania. Będzie wystąpienie w pierwszej części Pana Prezydenta prezentujący projekt tej uchwały. Następnie zapoznam Państwa z uchwałą RIO w sprawie opinii projektu budżetu miasta. Następnie Pan Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawi uchwałę Komisji Budżetu. Wówczas będzie dyskusja, możliwość składania oświadczeń i tak to widzę. No, tylko na początku chciałem Państwa poinformować, że konkretnie w tym przypadku jest autopoprawka, która została wniesiona przez Pana Prezydenta do projektu uchwały. Każdy z Państwa tę autopoprawkę otrzymał. Jeżeli chodzi o wnioski do budżetu, został wniosek jedynie Komisji Budżetu, który został uwzględniony w autopoprawce, więc sądzę, że już na tym etapie nie będę odczytywał, ponieważ on został uwzględniony w autopoprawce Pana Prezydenta, więc jest integralną częścią projektu uchwały, którego autorem jest Pan Prezydent. Ja w tym miejscu daję Panu Prezydentowi głos. Bardzo proszę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Budżet miasta Grudziądza na 2015 rok został przygotowany odpowiedzialnie. Gwarantuje dalszy rozwój miasta, a także realizację nowych i trwających już inwestycji. Plan finansowy naszego samorządu oparliśmy na realnych założeniach i wskaźnikach. Planujemy dochody w wysokości 478 milionów złotych, a wydatki na poziomie 439 milionów złotych. Przewidywana nadwyżka w kwocie 38 milionów złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dochody bieżące szacujemy na poziomie 404 miliony złotych, a dochody majątkowe w wysokości 74 miliony złotych. Wydatki bieżące stanowić będą kwotę 385 milionów złotych, a wydatki majątkowe 54 miliony złotych. W uchwale budżetowej na 2015 rok ustaliliśmy także przychody budżetu w wysokości 12 milionów złotych. Identyczną kwotę wskazaliśmy po stronie wydatków na ten cel. W projekcie przedstawionej Państwu uchwały budżetowej zapisaliśmy także trzy rezerwy. Ogólną w wysokości 1,5 miliona złotych, celową z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9,8 miliona złotych oraz trzecią rezerwę również celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 miliona złotych. Szanowni Państwo, głównymi źródłami dochodów miasta są subwencje, które stanowią 31% całości wpływów, udziały w podatkach państwowych 17%, dotacje celowe z Unii Europejskiej 15%, podatki i opłaty lokalne również 15%,
dochody z mienia komunalnego w wysokości 2%. Wpływy z podatku od osób fizycznych są jednym z najważniejszych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Grudziądza szacujemy udział gminy w PIT na poziomie 37,67% udział gminy, natomiast powiatu w wysokości 10,25%. Te zaproponowane w uchwale wielkości są odzwierciedleniem danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Są to kwoty szacunkowe, mogą zatem ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego. Na poziomie 6,71% kalkulujemy udział gminy, a 1,4% powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Zaplanowane w 2015 roku dochody z tytułu CIT i PIT kształtują się na poziomie wyższym o 5,4% od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014. Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych, podobnie jak w przypadku podatku PIT, przyjmowane są na podstawie informacji podawanych przez organa administracji rządowej. Najwyższym transferem bezpośrednim z budżetu państwa jest subwencja oświatowa, którą oszacowaliśmy na poziomie 120 milionów złotych. Natomiast największa dotacja celowa przyznana jest na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Kolejne, znaczne, dotyczą finansowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Domów Pomocy Społecznej i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miasto otrzyma także dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 68 milionów złotych. W roku 2015 wydatki ogółem zaplanowaliśmy na poziomie 439 milionów złotych, w tym wydatki bieżące 385 milionów złotych, a majątkowe w wysokości 54 milionów złotych. W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję, bo 42%, to jest 162 miliony złotych, zajmuje oświata i wychowanie. 32,1%, czyli 124 miliony złotych, przeznaczamy na szeroko rozumianą politykę społeczną, a 14,7, czyli to jest 56,5 miliona, pochłania gospodarka i infrastruktura komunalna. Należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 74% subwencją oświatową i w około 22% dochodami własnymi miasta. Z kolei wydatki na politykę społeczną pokrywane są w połowie subwencją i dotacjami celowymi oraz budżetu miasta. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Grudziądz, podobnie jak wszystkie polskie samorządy, stoi przed ogromną szansą, którą dają unijne pieniądze. Dlatego przygotowując projekt budżetu na 2015 rok, uwzględniliśmy działania pozwalające na przygotowanie miasta do nowej perspektywy unijnej. W tym roku planujemy zakończenie i rozliczenie dużych projektów infrastrukturalnych. Zaplanowane na bieżący rok środki stanowią w pierwszej kolejności zabezpieczenie finansowania przedsięwzięć wieloletnich, modernizacji sieci tramwajowej, budowy trasy średnicowej, rewitalizacji Góry Zamkowej wraz z odbudową wieży Klimek, renowacji Parku Miejskiego i tak zwanego pierwszego wyposażenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Do projektu uchwały budżetowej wprowadziliśmy także środki na inwestycje o mniejszym zakresie od tych wymienionych przeze mnie przed chwilą. Niemniej jednak są niezwykle ważne. Wymienię część z nich, jak na przykład budowa systemu kompleksowej identyfikacji pojazdów, mówię tu o pojazdach ciężarowych przemieszczających się przez nasze miasto i korzystających z infrastruktury drogowej, przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja, przebudowa ulicy Zamkowej, budowa windy w budynku przy ulicy Wareńskiego, w której znajduje się siedziba MOPR-u i Zarządu Dróg Miejskich, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, zakup tablic interaktywnych dla uczniów z klas 4-6, modernizacja
basenów w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz kolejny etap modernizacji basenów odkrytych w Tarwnie. Budowa zadaszenia części głównej i oświetlenia na stadionie GKS Olimpia, tak się nazywa tytuł, a wykonane będzie oświetlenie jako dokończenie tego zadania. Modernizacja stadionu żużlowego, termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Armii Krajowej, przebudowa ulicy Sobieskiego, opracowanie dokumentacji rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego. Większy wysiłek inwestycyjny będziemy mogli podjąć, gdy zostaną podane do publicznej wiadomości kryteria dotyczące składania wniosków na programy i zadania w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Wysoka Rado, projekt budżetu na 2015 rok po raz pierwszy zawiera wydzielone środki w wysokości 1,5 miliona złotych na wykonanie zadań w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego. No jeszcze nie ma autopoprawki, ale... No tak, plus te 500 tysięcy, czyli... Tak, po autopoprawce, jak Państwo przegłosujecie, na 2 miliony. W ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego. W ubiegłym roku mieszkańcy po raz pierwszy również poprzez głosowanie wybierali do realizacji ważne dla nich projekty. Ostatecznie wygrały 22 przedsięwzięcia. Realizację części z nich zakończyliśmy jeszcze w 2014 roku, a część zostanie z tamtych projektów dokończona w tym roku. Cieszę się, że Grudziądzanie zaangażowali się w przygotowanie wniosków, a następnie zachęcali do oddawania głosów na poszczególne projekty. Wierzę, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego cieszyć się będzie jeszcze większym zainteresowaniem. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, po raz pierwszy także, przygotowując projekt uchwały budżetowej, zdecydowałem o zabezpieczeniu 9,8 miliona złotych na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Sytuacja finansowa szpitala podlega ciągłemu nadzorowi i jest bacznie analizowana. Wynika ona przede wszystkim z zakończenia wieloletniej fazy inwestycyjnej, a także z terminów przekazywania kolejnych transz z Narodowego Funduszu Zdrowia. W lecznicy przygotowano wstępny wewnętrzny program naprawczy. Miasto od kilku lat podejmuje ciężar realizacji wieloletnich zadań infrastrukturalnych. Finansowane te zadania są głównie ze środków Unii Europejskiej. W zestawieniach pism samorządowych, w środkach finansowanych ze zewnętrznych środków Unii Europejskiej w latach 2011-2013 w kategorii miast grodzkich zostaliśmy sklasyfikowani na trzecim miejscu w Polsce. Jeżeli chodzi o przeliczenie na jednego mieszkańca, byliśmy na 6 lokacie, też w kategorii miast grodzkich. Mimo tak ogromnych nakładów inwestycyjnych, finanse miasta są bezpieczne. Planowany wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 38 milionów złotych, którą zamierzamy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane w 2015 roku, zgodnie ze wskaźnikiem obowiązującym od ubiegłego roku, zadłużenie wyniesie 6,03%, ja przypomnę, że dopuszczalny wskaźnik jest 7,05%. W najbliższych latach realizacja dużych inwestycji głównie zależeć będzie od kontynuowanej polityki racjonalizacji wydatków bieżących, tak by nie zachwiać procesu zabezpieczenia własnych środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przygotowany projekt najważniejszej z punktu widzenia funkcjonowania miasta uchwały potwierdza, że inwestycje w infrastrukturę lokalną oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia sprzyjać będą dalszemu rozwojowi Grudziądza. Na dzisiejszej sesji procedowana będzie także wieloletnia prognoza finansowa, w której wskazano kwoty dochodów, wydatków i długu w perspektywie do
2027 roku. Nie zapisaliśmy w niej dotacji z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy. Będzie to dopiero możliwe po opublikowaniu list indykatywnych lub po podpisaniu stosownych umów. Szanowni Państwo Radni, proszę o przyjęcie tych obu projektów uchwał finansowych miasta na rok 2015. Dziękuję za uwagę. Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu na 2015 rok. Uchwała nr 19 łamane przez P2014 składu orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2015 rok miasta Grudziądza. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, dziennik ustaw 2012, pozycja 1113 ze zmianami, artykuł 238 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, dziennik ustaw 2013, pozycja 885 ze zmianami, zarządzenia nr 6 łamane przez 2011 tytuł prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, skład orzekających w osobach: przewodniczący Robert Pawlicki, członek Kolegium RIO, członkowie Halina Paszkowska, członek Kolegium RIO, Kwiatkowska, członek Kolegium RIO. Opiniuje pozytywnie zastrzeżeniami projekt budżetu miasta na 2015 rok. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, dziennik ustaw 2013, pozycja 885 ze zmianami. Projekt wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zespół zamiejscowy w terenie, w terminie wynikającym z artykułu 238 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych UFB. Projekt uchwały budżetowej został przedłożony Radzie Miejskiej na podstawie zarządzenia nr 452/14 z dnia 14 listopada 2014 roku i może on w 2015 roku zgodnie z artykułem 240 ust. 1 UFB stanowić podstawę gospodarki budżetowej gminy do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Na podstawie artykułu 211 ust. 5 UFB projekt uchwały składa się z budżetu i załączników, spełnia normy regulujące zakres merytoryczny zadań finansowanych i w szczególności budżetu samorządów określone w artykule 212 ust. 1 UFB. Skład orzekający wnosi jednak uwagi zamieszczone w dalszej części uzasadnienia. Jedynka rzymska, jedynka arabska. Zgodnie z brzmieniem artykułu 212 ust. 1 punkt 1 UFP uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetowe miasta z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Dochody zaplanowano w kwocie 407 148 zł, majątkowe 74 267 744 zł. Dwójka arabska. Po stronie planu dochodu zostały przyjęte w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi artykułu 235 UFP. Uwzględnione zostały źródła dochodów własnych, w tym wpływy z podatków i opłat. Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz z jednostek samorządu terenu na zadania realizowane w ramach porozumień. Kwoty planowanej subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie numer ST3 łamane przez 4820 łamane przez 16 łamane przez 2014. Dochody majątkowe gminy pochodzą ze sprzedaży majątku, dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje i dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowano środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1, ust. 2 i 3 UFB, to jest środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi inne niż wymienione w punkcie drugim. Planowane dochody ujęte w części normatywnej projektu są zgodne z wielkościami wykazanymi w załączniku nr 1 do projektu uchwały.
dwójeczka rzymska, jedynka arabska. Zgodnie z brzmieniem artykułu 212 ust. 1 punkt 2 uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki zaplanowane w kwocie 439 368 749 zł, w tym bieżące 385 020 558 zł, majątkowe 54 347 791 zł. Dwójeczka arabska, w planie wydatków wydatki stały te w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi artykułu 236 UFP. W zaplanowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowią 87,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 12,4% wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenie składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zgodnie z treścią artykułu 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela, Dziennik Ustaw 2014, pozycja 1191, w budżecie zostały odrębnione środki na dofinansowanie zadań zawodowych nauczycieli. Dochody za wydane zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z walką i związaniem problemów alkoholowych. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pełni pokrywają wydatki związane z ochroną środowiska. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu. Z ustaleń składu wynika, że w projekcie przyjęto zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wielkość tych dotacji jest zgodna z planem finansowym stanowiącym założeń numer 3 i 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta sporządzono zgodnie z wymogami artykułu 215 UFP. Realizację zadań kultury zabezpieczono w budżecie poprzez dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury. Świadczenie na rzecz osób fizycznych. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, tych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zostawić środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i niepodlegające zwrotowi inne niż wymienione w punkcie 2 w części związanej z realizacją zadań JST. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, długi obsługę długu JST. W budżecie planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 1,5 miliona złotych, stanowiącej 0,34% planowanych wydatków, która jest zgodna z artykułem 222 ust. 1 UFP. Ponadto JST utworzyła rezerwę celową w wysokości 12 390 000 zł, która nie przekroczyła granicy określonej w artykule 222 ust. 3 UFP i stanowi 2,82% planowanych wydatków. Z kwoty tej odrębniono rezerwę w wysokości 1 020 000 przeznaczenie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne. Wydatki na wynagrodzenie pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z artykułem 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dziennik Ustaw 2013, pozycja 1166 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający wskazuje, że w projekcie budżetu wyodrębniono rezerwę celową w wysokości 9 870 000 z przeznaczeniem na pokrycie głównego w wyniku jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Regionalnego Szpitalu Specjalistycznego w Grudziądzu. Wydatki na pokrycie ujemnego w wyniku jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych winny być ujęte w budżecie w dziale 851 Ochrona Zdrowia oraz dziale 85 111 Szpitale Ogólne w paragrafie 416 pokrycie ujemnego w wyniku finansowego. Skład orzekający wskazuje, że zgodnie z przepisem artykułu 222 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta rezerwy celowe mogą być tworzone tylko na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu. Ponadto skład orzekający wskazuje, że kwota planowanej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1,5 miliona złotych nie została ujęta w części normatywnej projektu mimo zaplanowania tej kwoty w planie wydatków.
projekcie budżetu miasta na 2015 rok spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym organ ustanawiający jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Planowana nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 18 484 190 zł. W planie wydatków majątkowych odrębniono inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, to jest środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi inne niż wymienione w punkcie 2. Wykazane środki na realizację zadań inwestycyjnych są zgodne z danymi zawartymi w wykazie inwestycji na 2015 rok, załącznik nr 6 do projektu. Kwota przeznaczona na inwestycje wynosi 50 312 791 zł. Trójeczka Rzymska, zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 3 UEFP, miasto ustaliło wynik budżetu stanowiącego nadwyżkę w wysokości 38 398 146 zł. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Czwórka Rzymska, zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 4 i 5 miasto wykazało kwoty planowanych przychodów i rozchodów. Szczegółowe zestawienie planu przychodów i rozchodów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej zawartej w załączniku nr 5 do projektu. Zostało ono sporządzone zgodnie z artykułem 39 ust. 3 UFB. Wynika z tego, że w roku budżetowym 2015 przypadek będzie do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek kredytów oraz wykupu obligacji kwota 43 137 610 zł. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek mają źródło pokrycia finansowego. Piątka Rzymska, zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 6 ustalono limit zobowiązań. Miasto prawidłowo określiło limit zobowiązań na cele określone w artykule 89 ust. 1 UFP. Szóstka Rzymska, zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 7 miasto wykazało kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową. Siódemka Rzymska, zawarte w projekcie uchwały upoważnienia dla prezydenta są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Termin wejścia w życie uchwały budżetowej określono w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 2000 roku ogłoszenia aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczone jak sentencji uchwały, podpisano członek Kolegium Rio Organizacji Prawnikowej magister Robert Pawlicki po uprzejmie odniesie uchwały składu rzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnego Prawnikowej Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. I Szanowni Państwo, teraz bym prosił bardzo Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej o odczytanie uchwał w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta na 2015. Bardzo proszę. Rządza podjęła na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 roku. Uchwała ma charakter formalny zgodnie z procedurą podejmowania uchwały o budżecie. Uchwała nr 1/2015 Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta na rok 2015. Na podstawie rozdziału 2 punktu 8 załącznika nr 8 do uchwały nr 55/42/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o wykonywaniu budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego, monitor grudziądzki nr 6, pozycja 71, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt budżetu miasta Grudziądza na rok 2015. Uzasadnienie też ma formę taką formalną, jak w latach poprzednich. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 został przekazany przez prezydenta Grudziądza Radzie Miejskiej Grudziądza wymaganym przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W terminie to jest do 15 listopada 2014 roku. Równocześnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2015
Prezydent Godziądza przekazał także projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027. Opracowane projekty uchwał po ich uchwaleniu dają organowi wykonawczemu prezydentowi Grudziądza podstawę do prowadzenia gospodarki finansowej gminy miasto Grudziądz w roku 2015. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 podstawowe wielkości kształtują się następująco. Dochody ogółem 477 766 892 zł, co stanowi 94,3% przewidywanego wykonania roku 2014, w tym dochody bieżące 403 505 148 zł, dochody majątkowe 74 261 744 zł. Wydatki ogółem 439 368 749 zł, co stanowi 79,7% przewidywanego wykonania roku 2014, w tym wydatki bieżące 385 020 958 zł, wydatki majątkowe 54 347 791 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015. Należy zwrócić uwagę, że niektóre z przewidywanych do realizacji inwestycji mają charakter wieloletni i stanowią kontynuację z lat poprzednich. Wynik budżetu nadwyżka ogółem 38 398 143 zł. Przy konstrukcji budżetu zachowano obowiązującą regułę z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, tak zwaną nadwyżkę operacyjną, która wynosi 18 484 190 zł i stanowi 4,8 planowanych wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna ma za zadanie zagwarantować finansowanie wydatków bieżących jedynie z dochodów bieżących, pozwala ponadto na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia bez konieczności jego rolowania. Dla okresu planistycznego od 2014 roku obowiązują przepisy artykułu 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W świetle tych regulacji maksymalna wysokość wskaźnika obsługi zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem w 2015 roku jest warunkowana historyczną sytuacją budżetową miasta z lat 2012, 2013 oraz 2014. Miasto wypełnia normę wynikającą z artykułu 243. Wskaźnik planowany po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,03%, a wskaźnik dopuszczalny 7,05%. Uchwała ta została podjęta na posiedzeniu komisji przy obecności wszystkich członków komisji. Wszyscy członkowie komisji głosowali za podjęciem takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczący. Szanowni radni, chciałbym odnieść się do tego projektu budżetu i też zadać pytanie panu prezydentowi związane z dwiema kwestiami. W zasadzie do dwóch kwestii się na początku odniosę. Do pierwszej to czemu w budżecie miasta na rok 2015 nie ma żadnej kwoty finansowej zarezerwowanej na budowę sali gimnastycznej w Niszku. Problem ciągnący się od wielu, wielu lat. Odpowiedzi bez linku, że nie ma środków, nie ma pieniędzy. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Wydział w Urzędzie Marszałkowskim, co roku rezerwuje, w roku ubiegłym to było 11 milionów złotych, w tym roku będzie po żadne środki na budowę sali gimnastycznej w mieście Grudziądzu przy Zespole Szkół w Niszku. Grudziądz nie aplikuje. Dlaczego, panie prezydencie? Dlaczego w tym budżecie, załóżmy, że tej sali nie wybudowalibyśmy w ciągu jednego roku, w ciągu dwóch, nie ma żadnej kwoty przewidzianej na ten cel. Mało tego, to zadanie nie zostało nawet wpisane do wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej, co uważam, że jest skandalem. To jest wielki skandal, jeśli pan prezydent obiecuje, deklaruje, wielokrotnie przed wyborami mówi, że buduje tą salę, a nawet nie wpisał tego zadania do wieloletniej prognozy rozwoju bazy sportowej województwa kujawsko-pomorskiego. Czyli nie ma zamiaru. Mówi co innego i robi co innego. To jest jedna kwestia. Odniosę się także do drugiej kwestii. Według mojej oceny nie jest to tylko budżet braku nadziei, ale jest to też budżet braku konsekwencji. Wszyscy wiemy bardzo dobrze jako radni o unieważnieniu transakcji sprzedaży bloków przy ulicy Libelta i Żeromskiego. No niestety, konsekwencji w tym budżecie nie ma żadnych.
pan prezydent nie zapisał żadnych środków finansowych związanych ze zwrotem tego mienia, z oddaniem pieniędzy tym, którzy kupili, którzy wydali swoje środki na remonty tychże budynków, związanych z zadośćuczynieniem tym mieszkańcom, którzy przeżyli wielką gehennę. Dalej brnie w ślepą uliczkę, idąc drogą kasacji, która wiemy, że nic nie da. Ta kasacja po prostu nic nie da. Jest uchwała Sądu Najwyższego i w tym budżecie na rok 2015 pan prezydent powinien przewidzieć konsekwencje finansowe, zapisując zwrot zapłaconych kwot z tytułu sprzedaży, ale też pewnie przewidując tryb odszkodowań, które będą. Trudno mi powiedzieć jaką, być może musiałby to oszacować. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili, w tym miejscu, jaką kwotę. Od tego są odpowiednie służby, od tego są odpowiednie wydziały i należy taką kwestię przewidzieć, ale mało tego, należy ją rozwiązać w czasie i zamknąć tą sprawę, aby uspokoić emocje ludzkie. To tylko tyle, odniosę się do tych dwóch kwestii, pytając się, dlaczego nie ma środków na budowę sali gimnastycznej i dlaczego nie ma środków dotyczących rozwiązania sprzedaży tych budynków, czyli bardzo Jerzynowskiego. Dziękuję bardzo. Moje pytanie dotyczy rezerwy budżetowej, celowej, tak, tutaj w granicach około 10 milionów złotych. Ja rozumiem, że to jest rezerwa na pokrycie, tak jak w projekcie było zapisane, na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku szpitala grudziąckiego, tak? I ja sobie pozwolę odczytać, bo dotarłem do wypowiedzi dyrektora lecznicy, który na zadane pytanie miasto na wszelki wypadek zabezpieczy w budżecie miasta na przyszły rok 10 milionów złotych na pokrycie ewentualnej straty. Odpowiedź brzmi następująco. Jeżeli nawet rok zakończy się na minusie, to pomoc miasta nie będzie potrzebna. Zapewniam, że szpital jest w stanie sam sobie z tym poradzić. Dlatego pytam, czy musieliśmy tą kwotę zapisać w budżecie miasta. I druga sprawa to dotyczy autopoprawki, którą pan prezydent wniósł na ostatniej momencie. Ona dotyczy zmniejszenia pozostałych wydatków w zakresie promocji o kwotę 200 tysięcy złotych. W 2014 roku, tak, było planowane 244 tysiące złotych na promocję miasta, przed autopoprawką 230 tysięcy, a autopoprawka doprowadziła do tego, że zostało ściągnięte z tego paragrafu 200 tysięcy złotych i pytanie moje dotyczy tego, czy nastąpiła tam jakaś pomyłka, że o 200 tysięcy złotych nagle się okazało, że nie potrzeba, być może mamy jakieś zapasy materiałów promocyjnych czy coś w tym rodzaju, powiedzmy. No, jestem pierwszy raz, pierwszą kadencję radny, nie, wszystkiego nie znam, dlatego się pytam. Dziękuję bardzo. Inwestycja, która jest zapisana w projekcie budżetu, to jest ulica Sobieskiego na osiedlu Rząd. 22 grudnia nastąpiło otwarcie ofert po długiej procedurze przetargowej na tę inwestycję. Najniższa oferta opiewała na kwotę 6 milionów 100 tysięcy złotych. To oczywiście nie jest powiedziane, że ta oferta zostanie wybrana. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej inwestycja jest oszacowana na kwotę 4 miliona 680 tysięcy złotych. W tegorocznym budżecie na ten cel zarezerwowaliśmy kwotę 3 miliony 100 tysięcy złotych. To są za niskie kwoty, żeby móc podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć realizację inwestycji. W związku z tym, moim zdaniem, zagrożone są terminy realizacji przewidziane w projekcie umowy, który był załącznikiem do SIGZ-u. Przypomnę, że projekt umowy przewidywał etap pierwszy ulicy Sobieskiego zakończenie do 30 września, etap drugi zakończenie do 30 listopada tego roku. W związku z tym, że sądziłem, że w autopoprawce będzie zwiększenie kwoty przeznaczonej na tę inwestycję, jej nie ma. I czy ta inwestycja, panie prezydencie, w tym roku będzie w całości wykonana i jak będzie wyglądało jej finansowanie w poszczególnych latach? Pierwsze pytanie pana radnego Kozielskiego dotyczące, czemu nie ma żadnej kwoty finansowej w budżecie na budowę sali gimnastycznej w Niszku. Ja, panie radny, nie obiecywałem nigdy w żadnym miejscu budowy. Zawsze mówiłem, że wybudujemy pod jednym warunkiem. I to też w tej chwili mówię, że pozyskamy środki zewnętrzne. W tej sprawie byłem już u ministra sportu, a dokładnie u wiceministra. W ówczesnym czasie był to pan minister Grzegorz Karpiński. O pozyskanie środków zewnętrznych. Apelowałem o środki z totalizatora sportowego, jako wiem, gdzie są takie możliwości.
związane środki z ministerstwa przekazane są zawsze do marszałka na zwiększenie ogólnej kwoty, bo te środki, które marszałek otrzymuje w ramach totalizatora sportowego, są przeznaczone i zatwierdzone uchwałą sejmiku na cele zgodne ze strategią rozwoju województwa. Te cele związane ze strategią rozwoju województwa dawają zielone światło inwestycjom też w sale gimnastyczne, ale na terenach wiejskich. To po pierwsze. Po drugie, wiele tych środków finansowych było związanych realizowanymi już inwestycjami, znaczy były realizowane w jednym roku, w drugim, a nawet w trzecim. Ja w tym roku zgłoszę kolejny raz budowę naszej sali gimnastycznej do pana marszałka w dużej nadziei, że w 2016 to zostanie ujęte w harmonogramie i będzie wykonane. To tyle, panie radny. Nie wiem, czy pan radny słyszał. Zgłoszę jeszcze raz w tym roku 2015 tą inwestycję do pana marszałka w nadziei, że będzie dofinansowane ze środków totalizatora sportowego i wykonane w roku 2016. Jeżeli chodzi o dopłaty na zwrot środków poniesionych na zakup mieszkań na osiedlu Żyrowskiego i Liberta, to informuję pana radnego i Wysoką Radę, że miasto ani jednej złotówki nie dołożyło i miasto tu nie jest stroną w wykupie tych lokali. Stroną jest tylko i wyłącznie spółka, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które kupowało, sprzedawało i które ma oddać te środki. I informuję pana radnego, że TBS ma zabezpieczone środki finansowe na oddanie tych pieniędzy. O odpowiedź na pytanie pana radnego Kowalskiego dotyczące rezerwy budżetowej w wysokości 9,8 miliona poproszę za chwilę pana skarbnika. Ja odpowiem na tą część związaną ze zmniejszeniem promocji o 200 tysięcy złotych. Ten dział był zawarty w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji. Dotyczyła promocja głównie dofinansowania do kluczowej imprezy kulturalnej w tym roku, jaką planujemy w sierpniu. W ubiegłym roku był to zespół Sabaton. W tym roku toczymy rozmowy, są daleko zaawansowane, z jeszcze wyższej klasy solistą. Nie mamy podpisanej jeszcze umowy i nie mogę powiedzieć nazwiska. Natomiast zakładamy i jesteśmy pewni, że środki finansowe, jakie wpłyną ze sprzedaży biletów, będą znacznie większe niż te, które były w ubiegłym roku. Stąd to zmniejszenie promocji o 10 tysięcy złotych. Poproszę pana skarbnika o odpowiedź na pytanie pana Kowalowskiego, pana radnego, o 9,8 miliona, czy musieliśmy to zapisać w budżecie. I przy okazji na odpowiedź pana radnego Michała Czepka związaną z finansowaniem inwestycji drogowej przy ulicy Sobieskiego. Pan przewodniczący odczytał państwa opinię Regionalnej Izby. Regionalna Izba zwróciła nam uwagę, że prawidłowo nie powinno być to zapisane w rezerwie, a już w ostatecznej klasyfikacji. I w autopoprawce taka zmiana jest przez pana prezydenta zaproponowana. Ona z punktu widzenia konstrukcji budżetu nie czyni nic, poza tym, że zmienia się klasyfikacja tych wydatków. Ten zapis wynika z ustawy o działalności leczniczej, dokładnie z artykułu 59, który mówi o tym, że o ile SPZOST, czyli jednostka służby zdrowia działająca w takim ustroju jak samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej osiągnie wynik finansowy ujemny poniżej amortyzacji, ujemny po dodaniu amortyzacji, to organ założycielski tej jednostki dokonuje pokrycia tego wyniku do właśnie wysokości tej amortyzacji lub podejmuje uchwałę o przekształceniu SPZOST-u w spółkę prawa handlowego. Ponieważ nie ma takiej koncepcji, aby SPZOS w związku szpital przekształcać, zostaje wyjście w postaci pokrycia ujemnego wyniku finansowego. Kwestia planowanego oczywiście wyniku, bo wynik finansowy szpitala za rok 2014 będzie znany do 85 dni po 31 grudnia, zatem do miesiąca marca. W związku z tym trzeba oczywiście oszacować, jaki ewentualnie taki ujemny wynik finansowy byłby i to szacowanie odbyło się na podstawie przedstawionego przez szpital programu naprawczego. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że poza programem naprawczym szpitala był jeszcze przygotowywany drugi program przez firmę konsultingową i generalnie rzecz biorąc 3/4 tego wyniku zostało zaplanowane.
Czy jednostka samorządu terytorialnego musi zaplanować, jak to się ma odpowiedzi pana dyrektora? Jak rozumiem, pan dyrektor deklaruje, że jest w stanie, żeby jednostka funkcjonowała bez tych pieniędzy i to jest kwestia odrębna, czy ona będzie funkcjonowała, czy nie. Natomiast jednostka samorządu terytorialnego musi przede wszystkim postępować w sposób legalny, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. A obowiązujące przepisy prawa mówią o tym, że należy pokryć taki wynik. Taki wynik, proszę zwrócić uwagę, takie pokrycie ma charakter wydatku bieżącego. O ile nie byłoby zaplanowane, a doszłoby do sytuacji takiej, że trzeba będzie pokryć, to musiałoby się to odbyć dwojako. Albo poprzez zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, która jest obowiązkowa dla jednostki samorządu terytorialnego, to jest artykuł 242 ustawy o finansach publicznych, albo poprzez cięcie wydatków na dość powiedziałbym istotne. Zatem ze wszech miar taki zapis powinien być. Oczywiście kwestią otwartą jest, co się stanie, kiedy szpital opublikuje swój wynik finansowy, jaki on będzie w wysokości, jak on będzie się miał do zapisu tej rezerwy. Sobieskiego. Jeżeli chodzi o kwestię Sobieskiego, to na obecnym etapie Zarządu Dróg Miejskich to jest jednostka, która realizuje to zadanie, czyli plan finansowy ma w wydatkach ujętą kwotę, o której pan radny wspomniał. Kwota jest zapisana w układzie dwuletnim, aczkolwiek w zakresie tego zadania występuje jeszcze pewna komplikacja, bo miasto występowało tam o środki, o dofinansowanie z programu no, tak zwanego schetynówek. Zatem po otwarciu ofert Zarząd Dróg Miejskich wystąpił o przedłużenie do wykonawców w terminie związania oferty oraz złożył wniosek o zwiększenie planu wydatków i obecnie trwają analizy pani radny, w jakim układzie, w jakim zakresie ten wniosek do budżetu wprowadzić i będzie propozycja pana prezydenta na lutowej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję. Instytucję dwuetapową, więc na jeden etap mamy środki zapewnione według tego, co jest. A przetarg był tak skonstruowany, że możemy podjąć umowę na razie, na jeden etapie to możemy już czynić. Tylko czekamy jakby na kolejny etap, tam jest to, co pan Skarbnik powiedział, półtorej, 1,7 miliona. Wniosek już złożony przez ZDM i na lutowej sesji, po zatwierdzeniu tego dzisiejszego budżetu będzie można dokonywać zmiany. Pan radny Kosiński, ad vocem pan radny. Jeżeli chodzi o deklarację budowy sali, to musi pan sięgnąć pamięcią każdej kampanii wyborczej albo okresu tuż przed kampanią wyborczą. Tam padały takie deklaracje o budowie tej sali, że już niedługo, że w przyszłym roku, że rozpoczniemy i tak dalej. Są dowody na to w prasie, nie tylko w prasie, bo i tu zapisane pewnie stenogramy też będą mówiły o tym przez wiele lat, temat trwa. Ale bardzo się cieszę ze złożonej deklaracji, że będzie pan tego tematu skrupulatnie pilnował i w końcu do celu doprowadzimy realizację. To jest zresztą nawet najważniejsze. Natomiast odnosząc się do drugiej kwestii tego, że nie przewiduje pan zapisanych środków w budżecie na ten rok dotyczących zwrotu zakupionych nieruchomości, wartości tych finansów, które zostały przeznaczone na zakup tych nieruchomości, to zadam panu pytanie inne. Czy ma pan świadomość, że wtedy, że w kasie TBS-u jest kilka milionów złotych na te odszkodowania? Jeżeli taki zwrot ma poczynić spółka, która źle sprzedała, niezgodnie z prawem, te nieruchomości. Bardzo bym prosił do budżetu, bo to są już rozwiązania. Do budżetu, no bo... Znaczy, w budżecie tego nie ma, panie radny. Ale jest odpowiedź, się... jest odpowiedź, my możemy gdybać. Ale to jest ad vocem, panie przewodniczący. Wiem, ale mówimy o czymś, czego nie ma. Pan prezydent powiedział, jak ma być to realizowana spłata. Ale równocześnie obciąża pan wszystkich udziałowców TBS-u konsekwencjami finansowymi tej złej decyzji, jeżeli pan nie zapisze tych środków w budżecie na ten rok. Ma pan jeszcze szansę, bo będą zmiany budżetowe. To wszystko można zrealizować, tylko nie wiem, po co pan ten temat przeciąga i jak długo i dlaczego. Jak długo jeszcze? Pytają się o to mieszkańcy. Nie pytam się ja, ale pytają się o to mieszkańcy, a ja reprezentuję tych mieszkańców, dlatego też zadajemy panu to pytanie w tej chwili, tutaj i teraz. Dziękuję bardzo. Tylko i wyłącznie sprawa spółki, prawa handlowego, jakim jest TBS, a nie sprawa budżetu miasta. Dobrze. Aby nie etapować na poszczególne lata, na rok 2015 i osoby na rok 2016, tych dwóch etapów Wody Sobieskiej, żeby rozstrzygnąć tak, oba przetargi, oba części przetargów, obie części przetargów w tym roku i zacząć je realizować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma z państwa pytanie do budżetu? Szymon Górbi, bardzo proszę w tej kolejności. Samorządu terytorialnego. Tutaj jest kwota zapisana około 3 miliony 100 tysięcy złotych. Chciałbym wiedzieć, z czego to wynika, bo wydaje się ta kwota dosyć mała.
Jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, to jest 200 kilka tysięcy złotych miesięcznie. To jest 3 miliony 97 tysięcy dokładnie, tak. I miasto powinno kłaść nacisk na ułatwienia dla rodzin, szczególnie tutaj chodzi o rodziny młode, żeby zapobiec emigracji tych rodzin do miast większych, Poznania, Szczecina, Warszawy czy Gdańska. I chciałbym wiedzieć, skąd ta kwota się bierze i czy tą kwotę można w przyszłości zwiększyć. Dziękuję bardzo. Martwi mnie hojność miasta dla spółek sportowych wobec dużo niższego zrozumienia potrzeb instytucji kultury. Panie radny, pana pytanie dotyczy dofinansowania do przedszkoli niepublicznych. Ustawowy jest zapis w Polsce, że miasto jest zobowiązane dopłacić do wszystkich przedszkoli niepublicznych, do ilości dzieci będących w tych przedszkolach, 75% środków, jakie przeznaczamy na jedno dziecko w przedszkolach publicznych. 75. I samo rodzice muszą w niepublicznych opłaty, więc to nie jest koszt utrzymania w przedszkolu niepublicznym, ale jeżeli w naszych przedszkolach publicznych wzrasta koszt utrzymania, to również wzrasta te 75%. Na dzień dzisiejszy jest to właśnie taka kwota i co roku planujemy, mając do dyspozycji ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych, właśnie kwotę stanowiącą 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolach, jest to ustawowe. My nie możemy mieć ani więcej, ani mniej. Bardzo proszę, przewodniczący. Ale skąd ta kwota ogólna, te 3 miliony złotych? Ona wynika z wyliczenia ilości, ile te 75% jest na jedno dziecko w przedszkolach publicznych i ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych razy tą kwotę. Dziękuję bardzo. Miałem takie dotyczące bardziej matematyczne. W dziale 750 administracja publiczna na fundusz wynagrodzeń było przewidywane wykonanie w 2014 roku 536 100 zł. Natomiast planuje się wzrost o 257%, to jest do kwoty 1 382 100 zł. To jest jedno pytanie i ostatnie, które dotyczy Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale mogę się odnieść tutaj. O właśnie, przepraszam, że tak długo to trwało. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego prowadzących obsługę zespołów. W roku ubiegłym było to 103 tysiące z kawałkiem. Plan na 2015 jest zero, bo to pewnie z czegoś wynika, tak ja rozumiem, bo obsługa musi być prowadzona tylko z innego tego, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. To ta druga wypowiedź pana radnego w tym. Bo zaznaczył tutaj radny Kubin, ja chciałem może uściślić jedną kwestię. Mamy w projekcie budżetu ograniczenie wydatków na działalność Muzeum Grudziąckiego, a jednocześnie muzeum ma stać się operatorem Góry Zamkowej, czy Wieży Klimek, jak zwał, tak zwał. I jeśli nie posiadamy tego zabezpieczenia finansowego, w jaki sposób muzeum miałoby się wywiązać z tego problemu w zasadzie, który zostanie włączony w zakres działalności tej instytucji? I tutaj, jeżeli radny Lubin sobie na właśnie tej hojności w stosunku do spółek sportowych, to wydaje mi się, że należałoby raczej zwrócić uwagę na finansowanie tego typu działań, które są popularne i przynoszą nam w tej chwili, powiedzmy sobie, wartość dodaną. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w kontekście wypowiedzi radnego Szymona Grubina, w kontekście wypowiedzi radnego Mariusza Żywowskiego chciałbym złożyć oświadczenie w Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Oświadczamy, że podejmiemy inicjatywę uchwałodawczą w sprawie określenia transparentnych procedur dokapitalizowania spółek sportowych z uwagi na szczególnie duże zaangażowanie publicznych środków w ich finansowanie. Ustalimy jasne kryteria oceny efektywności wydatkowania tych środków, np. minimalny poziom ekwiwalentu reklamowego, poziom udziału sponsorów prywatnych. Uważamy, że wpłynie to na zwiększenie kontroli nad funkcjonowaniem tzw. spółek sportowych. Dziękuję bardzo. Zapytanie pana radnego Kowalskiego, to proszę o przygotowanie się pani naczelnik Beaty Przybylskiej. Związane to jest ze zwiększeniem środków na
ze zmniejszeniem na obsługę zespołów do spraw grup niepełnosprawnych. Natomiast ja odpowiem w tej chwili na zapytanie pana radnego Żebrowskiego. Tak, panie radny, to nie tylko chodzi o obsługę inwestycji oddanych do użytku, jaką jest góra zamkowa wieża Klimek. W trakcie roku budżetowego, po bardziej szczegółowym wyliczeniu kosztów, wprowadzimy, ja zaproponuję Wysokiej Radzie wprowadzenie to do budżetu, jak również wprowadzenie do budżetu innych inwestycji, które zostały zrealizowane do końca roku, jak na przykład Park Miejski, który ma obsługiwać Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, jak na przykład Marina, która jest w tej chwili w trakcie ustalania kosztów obsługi i funkcjonowania, czyli te inwestycje, które zostały zakończone na końcu ubiegłego roku, zostaną koszty obsługi wprowadzone w trakcie tego roku. Natomiast proszę w tej chwili pana skarbnika, panią naczelnik Przybylską o odpowiedź na zapytanie pana radnego Kowalskiego. Bardzo proszę, panie naczelnik. Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W pierwszej kolejności z dotacji tej pokrywamy koszty zespołu, wynagrodzeń zespołów orzekających z ilości wydanych orzeczeń i liczby posiedzeń. Na dziś wynika, że nie wystarczy na wynagrodzenia pracowników. Pracownicy są pracownikami samorządowymi i ich wynagrodzenia znajdują się w budżecie Urzędu Miejskiego. Z tym, że dotacja parokrotnie ulega zwiększeniu w trakcie roku. Fundusz wynagrodzeń realizowany przez Urząd Miejski. Proszę zwrócić uwagę, że fundusz wynagrodzeń ten jest wieloszczegółowo finansowany. Jest finansowany zarówno środkami własnymi, jak i środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. To zwiększenie następuje w zakresie tych środków na zadania zlecone. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w zakresie środków własnych następuje zmniejszenie. To jest wynikiem i pokłosiem takiej kontroli inflacyjnej, która miała miejsce w tamtym roku. Ona była związana z właśnie realizacją, z nadzorem Najwyższej Izby Kontroli nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez rząd i ta kontrola wykazała, że rząd źle kalkuluje koszty tych zadań. W związku z tym nastąpiło w trakcie roku oszacowanie na nowo tych kosztów i rzeczywiście trzeba przyznać, że w tym roku te zadania zostały zdecydowanie lepiej dofinansowane, co spowodowało zmniejszenie niejako proporcji finansowania, czyli większą część funduszu osobowego będą finansowały środki rządowe, a mniejszą środki własne. Dziękuję. Projektu budżetu na rok 2015 Grudziądz jawi się jako miasto bez jakiejkolwiek strategii, pozbawione perspektyw i pomysłu na własną przyszłość. Jest to tym bardziej niepokojące, że dotyczy miasta wciąż z bardzo wysoką stopą bezrobocia i masową ucieczką młodych, wykształconych osób w poszukiwaniu lepszych warunków życia, a nade wszystko pracy. Po raz pierwszy chyba od 25 lat budżet Grudziądza odnotowuje nominalny spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego i to o ponad 20%, a wydatków inwestycyjnych o ponad 63%. Można stwierdzić, że Grudziądz 2015 będzie obszarem całkowitej inwestycyjnej zapaści. Jeżeli jest prawdą, że dynamiczny rozwój zapewnia 36-38% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem samorządów, a 25% zapobiega jedynie dekapitalizacji struktury miejskiej, to 13% udział wydatków inwestycyjnych w budżecie Grudziądza oznacza całkowitą zapaść. W rzeczywistości jest ona większa, gdyż w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2015 istotną część stanowią środki przeznaczone na zakup kolejnych udziałów w spółkach sportowych, które de facto są zakamuflowaną formą finansowania pieniędzmi podatników wyczynowych, drużyn sportowych. Trudno więc się spodziewać, aby środki te mogły przynieść jakąkolwiek stopę zwrotu, stworzyć miejsca pracy lub zwiększyć potencjał dochodowy miasta. W tej sytuacji trudno mówić o jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej Grudziądza i trudno się dziwić, że nie ma o niej ani słowa w uzasadnieniu budżetu. Nie wynika ona również z załączonej wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2015-2027. Nie dowiemy się z niej ani o źródłach ich finansowania. Pierwsza część tego dokumentu to próba zupełnie niewiarygodnego upychania w perspektywie 12 lat po zaciąganiu w ostatnich latach długów, a druga to szkolna kompilacja rozporządzeń ministra finansów z podręcznikiem matematyki finansowej. Tak skonstruowany materiał dla zrozumienia budżetu miasta jest całkowicie bezużyteczny.
Poza całkowitym zastojem inwestycyjnym budżet nie odpowiada również na żaden z istotnych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy miasta i które artykułowali choćby podczas niedawnej kampanii wyborczej. Próżno szukać w przedstawionym budżecie jakichś odpadami eliminującej popełnione w minionym okresie błędy, uwzględniającej nowe uwarunkowania wynikające z uruchomienia nowoczesnego węzła segregacji, a przede wszystkim obniżenia obciążeń mieszkańców, bo wszyscy wiemy, że są one w grudziądzu zbyt wysokie. Nic z tego, jak wynika z przedstawionego nam budżetu, nic takiego nie istnieje i miasto zamierza brnąć dalej dotychczasowe błędy i obciążać mieszkańców ich kosztami. Równocześnie miasto nie zaplanowało ani nie próbowało oszacować wydatków, jakie wynikną dla mieszkańców, a więc dla budżetu, z tytułu procesów odszkodowawczych za bezprawną sprzedaż mieszkań przy ulicy Liberta, Prusa i Żeromskiego. Koszty tych błędów mogą wynieść wiele milionów złotych. Również szczegółowa analiza innych wydatków bieżących dowodzi, że miasto z uporem powtarza schematy wydatkowe również w tych dziedzinach, które ewidentnie nie przynoszą od lat oczekiwanych czy wręcz żadnych skutków, na przykład wiele działań promocyjnych. Trudno też wykazać takie pozycje dochodowe w budżecie, które byłyby efektem zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji, potwierdzeniem, że podniosły one potencjał dochodowy miasta. Jedynym dochodowym pomysłem w tym budżecie wydaje być się inteligentny system komputerowej identyfikacji pojazdów, który, mówiąc prościej, ma służyć precyzyjniejszemu łupieniu kierowców przyjeżdżających na czerwonym świetle przez kolejne grudziąckie skrzyżowania. Może to być zbożny cel, ale jak nie jedyny dochodowy pomysł tego budżetu, ale jako jedyny. Dochodowy pomysł tego budżetu chyba niewystarczający, tym bardziej, że również dosyć kosztowny. Mimo że w budżecie pokrywano w różnych pozycjach najczęściej inne wydatki, pozostałe usługi, dodatkowe koszty utrzymania zrealizowanych w ubiegłych latach dziesiątki milionów złotych inwestycji, takich jak Maryna, Góra Zamkowa, Park Miejskich i inne, to jednak widoczna jest w konstrukcji tego budżetu obawa o możliwe konsekwencje nieprawosobliwego zadłużenia miasta i podległych mu jednostek. Widać to również w niemal 10-milionowej rezerwie na pokrycie straty szpitala oraz w kuriozalnej w przypadku budżetu całkowicie niemal pozbawionego środków inwestycyjnych nadwyżce. Czy jest ona wynikiem całkowitego braku pomysłu na inwestycyjne i rozwojowe potrzeby miasta? W zaprezentowanym budżecie i jego części opisowej nie znalazł się bodaj jeden projekt, który miasto przygotowałoby do realizacji i sfinansowania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W świetle tych faktów należy uznać, że realizacja przedstawianego projektu będzie dla Grudziądza bardzo niekorzystna. Pogłębi stagnację miejskiej gospodarki i dalszą utratę miejsc pracy nie tylko w strefie śródmieścia, ale w całym mieście. Nie powstrzyma, wręcz przyspieszy proces ucieczki z miasta mieszkańców, szczególnie młodzieży kończącej szkoły średnie. W tej sytuacji należy stanowczo protestować przeciwko takiej defetystycznej koncepcji Grudziądza i odmówić poparcia takiemu projektowi budżetu. Podkreślam, że jest to stanowisko grupy radnych dotyczące opinii budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To stanowisko odczytała, to bym musiał zwracać się do Państwa imieniem. Okej. Okay. Dobrze. To nie nasz budżet, tylko prezydenta. Tak? Nie, ktoś pod Państwa stanowiskiem podpisał, żebym mógł wiedzieć, do kogo się kierować. To nie ma być dyskusji. Dobrze. Szanowni Państwo, powiedzmy, że jest grupa. Nie, bo Szanowny Panie Radny, ze stanowiskami można jak najbardziej dyskutować. Tak, należy Pani Radny. Dokładnie. Szanowni Państwo, Pani Radna była łaskawa wymienić wskaźniki inwestycyjne, które świadczyłyby o budżecie prorozwojowym, stagnacyjnym albo, że tak powiem, cofającym gminę w rozwoju. Mam pytanie, skąd Pani te wskaźniki zaczerpnęła? Rozumiem, że to z jakiejś publikacji naukowej, ekonomicznej. Ponieważ mówiła Pani, że wskaźnik nakładów na inwestycje w wysokości 35% budżetu wydatków gminy, to jest wskaźnik prorozwojowy. Wskaźnik stagnacyjny to jest 25%. Pani, bo może nie zna Pani danych z lat poprzednich, nie musi Pani znać, bo nie była Pani radną. Nigdy
ostatnim 12-leciu, jeden był tylko taki rok, 2014, kiedy 26% wydatków gmina przeznaczała na inwestycje. To był jeden jedyny rok. Natomiast przypomnę, że w kadencji, kiedy rządził Rudla Grudziądza, wydatki inwestycyjne kształtowały się na poziomie obecnego roku właśnie. To jest średnie dla tego czterolecia. Dlatego mówię, pytam skąd, bo może faktycznie są jakieś publikacje naukowe, które mówią, że 13% to jest cofanie się w rozwoju danej gminy. Zarzucacie Państwo, że w budżecie nie ma informacji o rozwoju stref i terenów inwestycyjnych. Przypomnę Pani Radnej, też może Pani nie wiedzieć. Gmina ma powołaną spółkę celową, która zajmuje się terenami inwestycyjnymi i pozyskiwaniem inwestorów. To jest wyjątkiem brak przemysłowy. Także to, że w budżecie nie ma kwoty na wykup nieruchomości czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych, to oznacza, że miasto takich działań nie prowadzi. Zresztą, jeżeli ktoś ogląda telewizję kablową albo czyta gazety, to może był na konferencji prasowej pani prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, która informowała o przygotowaniu się do kupienia olbrzymiego terenu od obecnej nieruchomości rolnej przy trasie średnicowej. Tego nie ma w budżecie, bo spółka ma swój budżet, tak? Spółka ZOO ma swój budżet. Braknie informacji o inwestycjach unijnych Państwo rzeczywiście. Dokładnie na początku zeszłego tygodnia pojawił się harmonogram odnośnie konkursów BRPO. Nie mamy w ogóle listy jeszcze działań indykatywnych oraz harmonogramu konkursów na cały okres programowania unijnego 2014-2020, więc które, jakie przedsięwzięcia, jakie inwestycje miałyby być wpisane do budżetu, do tej prognozy finansowej. Skoro nie ma listy jeszcze zadań, na które będą przyznawane finansowanie poszczególnych. Pani ma jeszcze żaden pomysł? Nie, mówię o tym. Bardzo proszę, pan skończy. Czyli mogę skończyć listę moich pytań, bo jest tak samo długo, jak Państwa zarzuty do tego budżetu. Jeżeli ktoś, kto daje pieniądze na szczeblu programów operacyjnych krajowych lub programu operacyjnego regionalnego, czyli Warszawy, sam nie skonkretyzował jeszcze, na co środki będą przyznawane, na jakie przedsięwzięcia, to jak zapisać to? Przedsięwzięcia, które miasto ma w planach. Skoro nie ma takich konkursów, nie wiemy, czy to on będzie ogłoszony za 3 lata, czy może inwestycje, które były ogłoszone przez miasto, powstaną na liście indykatywnej i będzie można realizować jeszcze w tym roku. Tak? Proszę pamiętać o tym, że wraz z rozpoczynającą się perspektywą unijną kwota przeznaczona na inwestycje zapisana w tegorocznym budżecie, który teraz przyjmiemy, będzie wielokrotnie zmieniona w tym roku. Tak? Po każdym konkursie, który będzie ogłoszony. Tak? Tak będzie. Do pozostałych zarzutów nie ma chyba sensu się odnosić. Proszę. Pan Wydlawowski, proszę. Szanowni Państwo, ja może uporządkuję trochę. To znaczy, metodologicznie uważamy, że ten rok jest rokiem przejściowym. 2015 rok jest rokiem przejściowym, dlatego ten budżet ma też charakter przejściowy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na styku dwóch okresów programowania. Jeden okres się skończył, co Pan Prezydent o tym też mówił w swoim wystąpieniu, czyli rozliczamy te inwestycje, które były realizowane za środki pozyskane w okresie finansowania, który się skończył. Jednocześnie weszliśmy w nowy okres, ale niestety, Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze procedur, które pozwolą na pozyskiwanie tych środków. I to nie jest kwestia Prezydenta, to nie jest kwestia Rady Miasta. Nie ma po prostu jeszcze takich procedur na poziomie centralnym czy na poziomie województwa. Przynajmniej są niesprecyzowane. Dlatego trudno dzisiaj mówić, że nie ma jakichś inwestycji, które miałyby być finansowane ze środków unijnych, pozyskanych z nowego okresu finansowania, kiedy nie ma jeszcze ani możliwości, ani konkursów ogłoszonych na pozyskiwanie tych środków. Czyli jeszcze raz podkreślam, jest to rok przejściowy i ten budżet też jest przejściowy. I ten rok powinniśmy wykorzystać na przygotowanie tych pomysłów. I tutaj także jest ukłon w kierunku do opozycji. Przecież my jesteśmy otwarci na dyskusję, w jakim kierunku ma pójść Grudziądz, jakie inwestycje mamy finansować z tego nowego okresu programowania, jak mają wyglądać solarki w 2020 roku. Może podejmijmy dyskusję, jak Grudziądz w ogóle ma wyglądać nie 2020, a 2030. Może przystąpmy do opracowania strategii rozwoju Grudziądza w dłuższej perspektywie. Nie, dlaczego? Jesteśmy na taką dyskusję otwarci. 8 lat.
ja nie jestem w Radzie 8 lat i proszę mi... Nie. To jest jedno odniesienie się do tego, co Państwo co usłyszeliśmy. Druga rzecz, Państwo macie taką filozofię, że wszystkie inwestycje, które są w mieście realizowane, one muszą przynosić dochód wprost. Ja nie zgadzam się z taką filozofią. To jest filozofia zaciągnięta od firmy, od spółki prawa handlowego. Inwestycje, które realizuje samorząd, które realizowane są z pieniędzy publicznych, one muszą też przynosić, czy przynoszą głównie korzyści pośrednie, różne korzyści pośrednie. Kapitał publiczny czy samorządowy nie może konkurować z kapitałem prywatnym. I dlatego mówicie Państwo, że Marina nie przynosi żadnych bezpośrednich poziomów zwrotu i tak dalej, ale przyniesie prawdopodobnie wiele korzyści pośrednich. Podnosimy jakość życia w Grudziądzu. Te drobne inwestycje są ważne z punktu widzenia mieszkańców, jakości życia, postrzegania Grudziądza. Grudziądz jest zupełnie inaczej dzisiaj postrzegany. Staje się miejscem atrakcyjnym do życia. To jest bardzo ważne. To jest też bardzo ważne z tego punktu widzenia, że powinniśmy dążyć właśnie, żeby Grudziądz był miejscem atrakcyjnym do życia, bo dzięki temu utrzymujemy tutaj mieszkańców, sprowadzamy nowych mieszkańców, a to powoduje, że zwiększamy dochody w budżecie z tytułu PIT-u, czyli tego, co płacą mieszkańcy. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj cały czas wraca, też metodologicznie, żeby pewne rzeczy uporządkować, to co mówi pan radny Kosiński odnośnie TBS-u. Oczywiście my dostrzegamy problem TBS-u jako radni, ale to nie jest problem w tym momencie, to nie jest problem budżetu miasta, to jest problem rzeczywiście spółki TBS. To po pierwsze, jeżeli pan miał propozycję, to trzeba było wnieść wniosek do uchwały budżetowej o spowodowanie wniesienia rezerwy na dokapitalizowanie spółki TBS. I w mojej ocenie jest to chyba jedyna droga, aby pieniądze z budżetów przeszły do TBS, czyli rezerwa na dokapitalizowanie, na pokrycie ewentualnych odszkodowań czy zwrotu z tytułu sprzedaży. Ale na dzień dzisiejszy to rzeczywiście jest problem TBS-u, a jeżeli to, co oświadczył prezydent, tak jest rzeczywiście, że TBS ma zarezerwowane pieniądze na ewentualne procesy odszkodowawcze, to nie jest problem budżetu miasta. Wracając do szpitala, ten wątek się też tutaj pojawił, więc warto się do tego odnieść. Ta rezerwa, która się pojawiła w budżecie miasta na pokrycie tej straty, potencjalnej straty szpitala, oczywiście wynika z zapisów ustawowych. Tutaj nie mamy za dużego pola manewru. Ale jeżeli się okaże, że to, co mówi dyrektor lecznicy, że jednostka sama pokryje ze środków własnych albo wygeneruje dodatni wynik, to znaczy tak naprawdę w praktyce, że mamy 9 milionów, czy prawie 10 milionów do dyspozycji. To życzę, żeby taki scenariusz się sprawdził, bo to oznacza, że możemy wyremontować w Grudziądzu 10 kolejnych ulic, na przykład na Kuntersztynie. Nie wiem, czy taki scenariusz jest realny, ale możemy wydatkować na inne tematy. W każdym razie, jeżeli szpital wykaże dodatni wynik albo pokryje z własnych źródeł stratę, to jest korzystna sytuacja dla budżetu miasta. To tyle tytułem uzupełnienia wypowiedzi. Dziękuję. Ale odnosi się wrażenie, że odbyły się wybory i nagle budżetu ktoś wyłączył światło, ponieważ 60-paroprocentowy spadek nakładów inwestycyjnych to nie jest coś, czego można nie zauważyć. I nie podoba się to na nową perspektywę finansową, ponieważ życia społecznego w Grudziądzu to nie bardzo odchodzi, co się dzieje z tymi pieniędzmi. No i może kontraktem na nową perspektywę. I to jest bardzo ciekawy dokument, który pokazuje ogromne pieniądze, to prawda. Natomiast jak Państwo się temu przyjrzycie, to tam już z grubsza można oszacować, ile dla jakiego miasta zostało pieniędzy przewidzianych i proszę sobie to policzyć. I ja na przykład nie rozumiem, bo wydaje mi się, że tam Grudziądz jest potraktowany bardziej jak Szubin niż jak Toruń. Dlaczego tak akurat miało być, to jest pewnie dyskusja, o której będziemy przez najbliższe parę miesięcy wielokrotnie mówić. Tak to rzeczywiście wygląda. Ale wystarczy też popatrzeć na budżety innych miast,
Tu była, było pytanie, skąd te parlamenty, rzeczywiście z literatury, z prasy ekonomicznej, zadań, oczywiście dotyczących tego okresu finansowania europejskiego, kiedy właściwie wszystkie miasta utrzymują bardzo wysoki poziom nakładów inwestycyjnych. Tak, jest to prawda, że w Grudziądzu on w zasadzie od wielu, wielu lat jest zdecydowanie za niski, jak na te warunki, w których funkcjonujemy, na te możliwości pozyskiwania pieniędzy, jakie były. I tu nie chciałbym oddawać tej dyskusji, ponieważ rzeczywiście, o czym ja jestem przekonany, a Państwo może nie, że bardzo niewiele inwestycji, które zostały w ostatnich latach zrobione, a które pochłonęły sporo pieniędzy, szło to w setki milionów złotych, bardzo niewiele z tych inwestycji spełniło taką rolę, że podnoszą potencjał dochodowy miasta, dostarczają nowych dochodów, tworzą nowe miejsca pracy i tak dalej. Tak jest moje przekonanie i tu pewnie dzisiaj się akurat o tym nie przekonamy, ale pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o roku 2015 i o Grudziądzu dzisiaj. I z całym szacunkiem dla tego, co mówi pan radny Dlabowski, no, mi byłoby bardzo trudno twierdzić, że te inwestycje, czy co zainwestowano, podniosło w jakiś sposób radykalny poziom życia. Poziom życia mierzy się wieloma parametrami. Tam pewnie jednym z tych parametrów jest bardziej równy chodnik czy lepsza droga, ale podstawowe parametry to jest to, jak kształtuje się kwestia bezrobocia, jak kształtuje się kwestia poziomu zarobków, wynagrodzeń. No i to są te główne parametry, które o tym decydują. Nie sądzę, żeby w minionym okresie, a na pewno nie będzie tak w roku 2015 przy tym budżecie, który został nam zaprezentowany, żeby Grudziądzanie no, tę jakość życia odczuli właśnie w tych podstawowych parametrach, czyli w większej ilości pracy, w lepszych wynagrodzeniach, żeby zaczął się proces, no, którego ja zupełnie nie odstrzegam, bo żyjemy, być może żyjemy w różnych środowiskach, żeby ludzie zaczęli do Grudziądza masowo ściągać, a nie z niego uciekać. Ja wiem, że tu możemy się no, nawzajem przekonywać, natomiast tak się akurat składa, że opieram się nie tylko na swoich odczuciach, czy swoich doświadczeniach, czy doświadczeniach środowiska, w którym się obracam, ale staram się również w miarę możliwości dotrzeć też do bardziej zupełnie zobiektywizowanych materiałów. Staram się analizować liczbę rozliczeń z zagranicy, które pojawiają się w grudziąckich PIT-ach i się okazuje, że ta ilość radykalnie z roku na rok rośnie. Niech nikt mi nie mówi, że do Grudziądza ściągają ludzie, żeby tu szukać pracy, szukać szans życiowych i tak dalej. Nie, z Grudziądza ludzie uciekają. Zróbcie Państwo, jako być może my, albo my zróbmy, jako Rada Miejska, przeznaczmy może jakieś pieniądze na wynajęcie poważnej instytucji, która mogłaby się tym profesjonalnie zająć, żeby przeprowadziła badania wśród celów życiowych grudziąckiej młodzieży, tego, ilu z nich wiąże swoją przyszłość z naszym miastem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy być może te dane będą mniej optymistyczne niż mogłyby wynikać z Państwa ocen, tutaj ocen. No i chciałbym, żebyście Państwo też przyjrzeli się budżetom, czy projektom budżetu, bo tak najczęściej to do tego mamy dostęp od dłuższego czasu, innych miast, tych, które no, są, lepiej sobie radzą z, właśnie z jakością życia i z zatrzymywaniem mieszkańców, chociażby to Unia, prawda, i tak dalej. I zobaczycie wtedy, że po pierwsze, tak, takiego upadku, tąpnięcia inwestycyjnego nie zaobserwujecie, to raz, ale co więcej,
nawet jeżeli te budżety są również skonstruowane w jakiś taki ostrożny sposób, to najczęściej te ich budżety wyposażone są w listę projektów, o których realizację miasto będzie zabiegało w ramach nowej perspektywy finansowej. I problem właśnie na tym polega. To nie marszałek województwa i nie Unia Europejska ma nam podyktować, na co nam da pieniądze, a my sobie do tego się dostosujemy, tylko my mamy wiedzieć, na co te pieniądze chcemy wydać, mamy mieć gotowe projekty i o pieniądze na realizację tych projektów zabiegać, a czegoś takiego w tym budżecie nie ma. Czegoś takiego w tym budżecie nie ma, zupełnie. To pan jest za tych projektów, które był wielokrotnie omawiany w tej sali. Bardzo proszę, ale, pan Andrzej Wiśniewski się wypowiada. Ale mówimy dzisiaj o budżecie, o tych materiałach. I to jest konstytucja miasta na rok 2015. I tu mają być, z tego powinno wynikać, z tego budżetu powinna wynikać strategia miasta i tego, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, jakie rzeczy chcemy realizować, jakie, o jakie pieniądze będziemy zabiegać, aby móc te nasze cele zrealizować. I w tym budżecie tego nie ma. Być może wielu, ktoś z Państwa uczestniczy w jakichś naradach, w których ja nie uczestniczę, ale rozmawiamy dziś o budżecie. I w tym budżecie tego nie ma. Dziękuję. Te szpitala, pan radny Wiśniewski powiedział, że nikt do Grudziądza nie chce, nie przyjeżdża, nie chce tutaj pracować. Wydaje mi się, że Grudziądzki Szpital Specjalistyczny jest akurat centrum nowoczesnych. Mamy tutaj przedstawiciela szpitala po drugiej stronie. Myślę, że to też potwierdzi, że jest to poziom świadczonych usług jest bardzo wysoki i to jest centrum nowoczesnych technologii, gdzie zatrudnienie znajduje bardzo wielu specjalistów, którzy dojeżdżają do Bydgoszczy, z Gdańska, z Torunia. Dobrze by było, a być może to jest zadanie też dla dyrektora, co zrobić, żeby ci kontraktowcy płacili PIT w Grudziądzu. To jest jakiś problem, ale żeby tutaj zamieszkali. Ale to jest bardzo ciekawe miejsce pracy i przeczy temu, co mówił pan. Bo być może to miasto jest jeszcze dla nich zbyt mało atrakcyjne. Dlatego musimy tą atrakcyjność podwyższać, robiąc małe, drobne inwestycje, które czynią to miasto dobrym czy do zamieszkania również, a nie tylko do pracy. Dziękuję. A to tak, dziękuję bardzo. Pan radny, radny się twierdzący, proszę. Kowca jedynego w Polsce, to on będzie z Krakowa dojeżdżał tutaj, żeby przyjechać, ale o czym to świadczy? Dla każdego takiego fachowca, nawet który przyjechał i znalazł tu stałą pracę i tu zamieszkał. Uciekło w tym czasie z tego samego miasta 100 pielęgniarek, które pojechały szukać pracy gdzie indziej. I to jest ten problem, to jest jakieś jednostkowe, to oczywiście może być prawdziwe, o czym pan mówi, ale mówimy tu o pewnych procesach, które dotyczą całego miasta. I tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Dla każdego, który znajduje tutaj miejsce pracy, jest 10, którzy muszą z tego miasta wyjechać, żeby takie miejsce pracy dla siebie znaleźć. Tylko w stosunku do wypowiedzi pana radnego Grabowskiego, dlaczego nie wnioskowałem o zmianę w budżecie w kwestii zdrowia, jakikolwiek, znaczy zaistnienia tych środków finansowych w sprawie sprzedaży budynków Libertarza, no wydawało mi się, tak jak powiedziałem na samym wstępie, że ten budżet jest też brakiem konsekwencji. Konsekwencją naturalną jest zarezerwowanie takich środków, gdyby TBS takich środków nie posiadał. Dzisiaj się dowiedziałem, że być może TBS ma takie środki. Jest zapisanie takich środków z tytułu rozstrzygnięć sądowych, które były, bo to jest rzecz, unieważniono akty sprzedaży i być może pan prezydent jako zgromadzenie wspólników, jako osoba odpowiedzialna za ten majątek powinien przewidzieć. Tylko tyle. Dlatego nie wnioskowałem, bo wydawało mi się to rzeczą naturalną, ale dzisiaj pan prezydent troszeczkę mnie uspokoił, ponieważ powiedział, że za to zapłaci oczywiście spółka GTBS w Grudziądzu, która ma takie środki. No myślę, że nie będą to środki, że te środki nie będą pochodziły z kieszeni mieszkańców, którzy zajmują lokale TBS-u. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby?
Oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w sprawie budżetu Gminy Miasto Grudziądza na rok 2015. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Grudziądzanie. Każdego roku Rada Miejska Grudziądza w tej sali podejmuje kilkaset uchwał, ale uchwała budżetowa jest uchwałą szczególną, o brzemiennych skutkach. Bez wątpienia budżet na 2015 rok jest planem zamykającym pewien ważny rozdział w historii naszego miasta. Rozdział wielkich inwestycji infrastrukturalnych, których łączna wartość wyniosła ponad pół miliarda złotych. Budżet na rok 2015 jest historyczny także dlatego, że po raz ostatni uwzględnia dochody majątkowe z programowania unijnego 2007-2013, które przez ostatnich 8 lat pozwoliło naszemu miastu dokonać skoku cywilizacyjnego w sferze infrastruktury miejskiej, rewitalizacji zdegradowanych dzielnic w Grudziądze, kształtowania przestrzeni naszego miasta i, co najważniejsze, przemian w sferze przemian społecznych w edukacji i na rynku pracy. Kosztem realizacji tych inwestycji jest wzrost zadłużenia, ale pamiętajmy, że każda złotówka z kredytu czy emisji obligacji oznaczała dla Grudziądza dodatkowe 3 zł do finansowania unijnego. Na inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie z niecierpliwością czekają mieszkańcy południowych osiedli Grudziądza, w tym przede wszystkim Żonda. Po 30 latach odbudowy gruntownie zmodernizowana zostanie ulica Sobieskiego, stanowiąca drogę do domów blisko 8 tysięcy mieszkańców. Zmodernizowana zostanie także ulica Konstytucji 3 Maja na całym starym odcinku, to jest od osiedla Strzemięcin do ulicy Sobieskiego na Żądzie. Dziś już obserwujemy, jak ważna to jest arteria i jak bardzo skróciła mieszkańcom drogę do miejsc pracy w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w Miszku i na Żądzu Południe. Miasto nie zapomina także o Starówce. Odnowiona Góra Zamkowa, która przez ostatnie weekendy przyjęła kilkanaście tysięcy mieszkańców i turystów, rozpoczęła długofalowy proces rewitalizacji tkanki miejskiej północnej części Śródmieścia. W tym roku odnowimy ulicę Zamkową, która ostatecznie zepnie trakt spacerowo-turystyczny Starego Miasta z wiślaną trasą rowerową prowadzącą do Grudziąckiej Twierdzy. Zakończymy też modernizację klasztoru benedyktynek, będącego siedzibą Grudziąckiego Muzeum. Niewątpliwie wielką dumą Grudziądza jest Szpital Specjalistyczny. To centrum innowacyjnych technologii medycznych, zapewniające europejski poziom świadczonych usług. A przecież nie trzeba szczególnie wysilać pamięci, żeby przywołać obraz tak zwanego Starego Szpitala. To właśnie tu nasz skok cywilizacyjny widać szczególnie wyraźnie. W tym roku należy położyć szczególny nacisk na ustabilizowanie polityki finansowej szpitala. Będziemy monitorowali proces restrukturyzacji zadłużenia, podejmowali działania zwiększające udział samorządu województwa, a także działania na szczeblu centralnym tak, aby finanse szpitala były bezpieczne dla budżetu miasta i w pełni zabezpieczały interes pacjentów. W dalszym ciągu będziemy inwestowali w edukację, oczywiście przy udziale środków unijnych. W bieżącym roku rozbudujemy Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zmodernizujemy kolejny basen pod kątem osób niepełnosprawnych. Tym razem w specjalnym środku szkolno-wychowawczym nr 1. Dzięki zastrzykowi środków unijnych zmodernizujemy bazę kształcenia w Szkole Szkół Rolniczych, polepszając warunki lokalowe do nauki oraz zaopatrując szkołę w nowoczesne sprzęty i pomoc naukowe. W tegorocznym budżecie zapewniliśmy także środki na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Ze względu na rosnącą frekwencję na trybunach powstanie wreszcie oświetlenie stadionu centralnego. Dla większego komfortu kibicowania meczów różowych modernizowany jest stadion GKM przy ulicy Halera. Rozpoczniemy także czwarty, jednocześnie największy etap modernizacji basenów odkrytych w Tarpnie, z których w sezonie korzysta nawet 2000 mieszkańców dziennie. Konsekwentnie budujemy obywatelski Grudziądz, aktywizując mieszkańców. W budżecie na rok 2015 zabezpieczyliśmy kwotę 2 milionów złotych na inicjatywę mieszkańców. Także dzięki współpracy z opozycją. Za to serdecznie Państwu dziękujemy. Dlatego też jesteśmy orędownikami ułatwienia mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej. W 2015 roku poniesiemy znaczne nakłady na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowując system monitoringu miejskiego oraz tworząc inteligentny system kompleksowej identyfikacji pojazdów na kluczowych skrzyżowaniach dróg krajowych przebiegających przez nasze miasto. Grudziądz staje się miastem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym miejscem do życia. Śmiało możemy powiedzieć, że standardy naszego grudziąckiego domu ciągle rosną. Szanowni Państwo, tegoroczny budżet jest planem zwiększającym bezpieczeństwo finansowe miasta. Nadwyżka budżetowa w wysokości ponad 38 milionów złotych pozwoli na znaczne zmniejszenie długu miasta i przygotuje naszą gminę do absorpcji kolejnych środków z funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Zgodnie z ogłoszonymi harmonogramami, jeszcze w tym roku ruszą pierwsze konkursy unijne z programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Gwarantujemy Państwu i mieszkańcom, że jesteśmy do nich przygotowani. Radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP będą głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2015. Dziękuję. Z dużą nadzieją Pan stwierdził, że pokłada Pan takiej nadziei, chyba wiarę.
że te 9 ponad milionów, które mogą pozostać w budżecie w 2015 roku, tak? Bierze Pan to? Daje Pan tutaj takie, no, taką nadzieję mieszkańcom, radzie wszystkim, że te pieniądze jednak zostaną w budżecie miasta? Bardzo proszę Panią. Po prostu może jestem troszkę dłużej w Radzie Miasta od Pani Radnej i byłem członkiem Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej. Gościliśmy na tym posiedzeniu w poprzedniej kadencji Pana Dyrektora, który mówił o pewnych działaniach, które szpital chce podejmować. Te działania są wielokierunkowe. Pierwszy kierunek działań jest taki, że dyrektor szpitala będzie występował o refinansowanie środków, które zostały wydane na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego. I to jest dobry kierunek. Ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Większe zaangażowanie marszałka w nasz specjalistyczny szpital, dlatego że on świadczy usługi nie tylko dla mieszkańców Grudziądza, ale jest regionalnym szpitalem. Świadczy usługi dla mieszkańców całego województwa i nie tylko. Zatem większe zaangażowanie marszałka, co zresztą jest pewnym standardem w innych województwach, gdzie właścicielem tego typu jednostek często jest marszałek województwa, jest to dobry kierunek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, o czym też Pan Dyrektor Szpitala wielokrotnie mówił, że potencjał tej lecznicy jest wykorzystany, nie pamiętam w tej chwili, ale w 50%. To jest niski poziom wykorzystania. Zatem trzeba dążyć do tego, aby ten szpital miał kontrakt na wyższym poziomie. W większym stopniu wykorzystywał to, w co zostały środki zainwestowane. Ten nowoczesny sprzęt, żeby mógł służyć pacjentom. Czyli zwiększenie kontraktacji, zwiększenie wykorzystania potencjału szpitala. I trzecia rzecz, ten szpital też ma bardzo dużo nieściągniętych z Narodowego Funduszu Zdrowia tak zwanych nadwykonań, które są w procesach sądowych. Nie pamiętam w tej chwili, jaki to jest poziom. To jest poziom około chyba 60, ponad 60 milionów. 80. Zatem dyrektor mówił o tym, że szpital coraz skuteczniej walczy z Narodowym Funduszem Zdrowia i odzyskuje te środki. A więc to nie jest kwestia wiary, jeżeli chodzi o szpital, to jest kwestia podejmowania pewnych kroków. Oczywiście ta pozostała część zadłużenia, to jest kwestia restrukturyzacji tego zadłużenia, dlatego też mówimy, co mówiliśmy w naszym doświadczeniu, że to jest kwestia też decyzji centralnych chociażby, bo wiadomo, że tego typu jednostki wchodzą takie instytucje jak Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. I to też jest kierunek, czyli zrestrukturyzować zadłużenie właśnie poprzez te jednostki Bank Gospodarstwa Krajowego, który notabene ma utworzony specjalny pion, który ma zajmować się restrukturyzacją jednostek służby zdrowia. Dlatego mówimy o tym, że ten rok trzeba poświęcić na ustabilizowanie finansów szpitala. Trzeba też pamiętać, że ten szpital jest w wyjątkowej sytuacji, że zadłużenie tego szpitala jest jakby dwuskładnikowe. Po części jest to zadłużenie inwestycyjne. Wszystkie jednostki realizowały inwestycje ze środków własnych, z rzadkością. A drugie to jest po prostu takie zadłużenie wynikające z bieżącej działalności, po części z niewydolności systemu tak naprawdę. Jest problem systemowy. I te dwie rzeczy się z Grudziądzu jakby spotkały. Dlatego ja nie wiem, jaki będzie ostateczny wynik szpitala. Nie, ja za to nie odpowiadam. To nie jest kwestia ani mojej, ani wiary, tylko przekazuję informacje, które uzyskaliśmy jakiś czas temu na posiedzeniu komisji. Ja chciałbym, żeby szpital osiągnął wynik dodatni. Powiedziałem, że to jest korzystne dla budżetu. Jeżeli tak będzie, to wtedy te 9 milionów czy 10 milionów, które jest zarezerwowane, no mamy do jakiejś tam dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czym budżetu? Na pewno projektu uchwały? Zakresu ich działania. Skład orzekających osobach. Przewodniczący Robert Pawlicki, członek Rio,
członkowie Henryka Paszkowska, członek Kolegium Rio, Aleksandra Kwiatkowska, członek Kolegium Rio, opiniuje z istotnym zastrzeżeniem z uwagi na nieuwzględnienie w projekcie wyraźnie prowadzącej się sobie miasta wniosek za 2015-2017 zagrożenia dla finansów miasta mieszkańskiego zagrożenia regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu. Uzasadnienie. Projekt uchwały o letniej prognozie finansowej danej WPF miasta Grudziądza wpłynął do regionalizm rachunkowej w Bydgoszczy, zespół w Toruniu dnia 14 listopada 2014 roku, a zatem został zachowany termin wynikający z artykułu 238 ust. 1 w związku z artykułem 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych, dalej UEFP, dziennik ustaw z 2013, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej Grudziądza na podstawie zarządzenia nr 453/14 Gazeta Grudziądza z dnia 14 listopada 2014 roku. Projekt ten został sporządzony na rok budżetowy 2015 oraz lata kolejne, to jest 2016-2027 i spełnia wymogi artykułu 226 ust. 1 i 2 oraz artykułu 227 ust. 1 UFP. W projekcie zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją określonych uchwale przedsięwzięć oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy. Zgodnie z artykułem 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu przychodów i rozchodów, w tym planowane do zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat w roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej miasta na 2015. Przesłany do organizacji rachunkowej Bydgoszczy w trybie artykułu 238 ust. 1 punkt 2 ustawy. Skład orzekający stwierdza, że w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co zarazem wypełnia wymogi określone w artykule 242 ust. 1 UFP. Zgodnie z artykułem 226 ust. 3 UFP w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywania z przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne, które przewiduje się finansować ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowych środków z pomocy udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, a także środków pochodzących z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Miasto nie planuje przedsięwzięć związanych z nawiązaniem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z artykułem 226 ust. 1 punkt 6 UFP, przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia miasta na koniec każdego roku objętego prognozą. Prognozowaną kwota długa na koniec 2015 wyniesie 204 875 379 zł, to jest 42,9% planowanych na ten rok dochodów. Począwszy od roku 2014 jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zachowania limitu obsługi zadłużenia mieszkańcowego z relacji wskazanych w artykule 243 ust. 1 ustawy. Z WPF miasta wynika, że omawiana relacja zostanie zachowana w każdym roku objętym prognozą. Skład orzekający zwraca jednak uwagę na tendencję spadkową dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia od 2017 roku. Relacja ta spada do 2020 roku, gdzie różnica pomiędzy relacją łącznej kwoty przypadającej spadku w strukturze pożyczek wraz z konsekwentami dochodów ogółem, a obliczoną do planowanych dochodów ogółem średnią, arytmetyczną dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów z bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące w latach wynosi 0,29%. W związku z tym istnieje zagrożenie, że w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wielkości dochodów relacja, o której mowa w artykule 243 ust. 1 nie zostanie zachowana. Z przywołanej normy prawa wynika, że jeśli w roku obowiązywania uchwały budżetowej lub z jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadającej wypłatach kredytu i pożyczeń oraz konsekwentami do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, organ sterujący JST nie będzie mógł uchwalić budżetu. Do projektu WPF dołączono objaśnienia przyjętej wartości.
Skład orzekający wskazuje, że w punkcie 5 objaśnień przyjętej wartości opisane zostały ryzyka towarzyszące funkcjonowania JST. W katalogu ryzyk opisanych przez jednostkę nie ujęto bardzo istotnego zagrożenia związanego z ewentualną koniecznością pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu, jeżeli wynik ten po dodaniu do kosztów amortyzacji mieć będzie wartość ujemną do wysokości tej wartości. Ponadto nie określono ryzyka związanego z sytuacją, w której miasto nie pokryje ujemnego wyniku szpitala ze względów ekonomicznych. W takiej sytuacji miasto Grudziądz zobowiązane będzie do podjęcia uchwały o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych przepisem artykułu 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, dziennik ustawy z 2013 roku, pozycja 217 z późniejszymi zmianami. W przypadku likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z artykułem 61 ustawy o działalności leczniczej zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stanie się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej miasto przyjmuje zobowiązania szpitala na zasadach określonych przepisem artykułu 72 ustawy o działalności leczniczej. W każdym z tych przypadków Urząd Miasta zostanie obciążony zobowiązaniami SPZOS, co doprowadzi do wzrostu wydatków bieżących i pogorszenia sytuacji ekonomicznej miasta. Wskazane zagrożenia są tym bardziej istotne, o ile weźmie się pod uwagę wysokie i systematyczne wzrastające zagrożenie regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu. Na podstawie kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń relacji RBZ za trzeci kwartał 2014 roku wynika, że zadłużenie regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu na dzień 30 września wynosi 393 930 639 zł. Skład orzekający stwierdził wzrost zadłużenia szpitala o kwotę 154 315 570 zł. W okresie od 31 grudnia 2012 do 30 września 2014, które zgodnie ze sporozumieniem RBZ lecznicy kształtuje się następująco. I tu jest informacja tabeleczna. Postaram się Państwu ją przedstawić w miarę prosty sposób. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 kwota 239 615 069. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2000 tu nie ma. Z tego zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 196 794 950 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2000 tutaj nie wykazano. Teraz jest na dzień 30 czerwca 2013 roku. Na kwotę zobowiązania jest 309 326 281. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2000 to jest 69 620 211 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek to jest 291 474 047 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2012 to jest 94 679 097 zł. Zobowiązania stan na 31 grudnia 2013 kwota 322 855 582 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2012 83 240 513 zł. Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek to jest 305 694 858 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2012 109 169 908 zł. Zobowiązania stan na 30 czerwca 2014 kwota 369 886 850 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2012 to jest 130 271 781 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 344 184 751 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2012 147 389 801 zł. Zobowiązania na stan na dzień 30 września 2014 roku kwota 393 930 639 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2012 154 315 570 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 364 779 193 zł. Wzrost zobowiązań w stosunku do 2012 roku
167 984 243 zł. Jednocześnie wkład orzekający wskazuje na wzrost zadłużenia szpitala i koszty finansowe związane z obsługą długu wobec instytucji finansowych. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 30 września 2014 roku wyniosły 186 69 622 zł i wzrost w stosunku do roku 2012 o 149 689 616 zł. Struktura zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek szpitala na, za okres od 31 grudnia 2012 roku do 30 września 2014 roku przedstawia się następująco. Znowu to zestawienie tabelaryczne. Postaram się Państwu tak samo przedstawić. Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku. Kwota 196 794 510 zł. Banki z 18 34 264 zł. Pozostałe krajowe instytucje finansowe 45 380 006 zł. Przedsiębiorstwa niefinansowe 133 380 682 zł. Stan zobowiązań kredytów na dzień 30 czerwca 2013 roku. Kwota 291 474 047 zł. Banki 40 820 261 zł. Pozostałe krajowe instytucje finansowe 100 653 787 zł. Przedsiębiorstwa niefinansowe 150 milionów. Stan zobowiązań Instytutu Kredytów i Pożyczek 31 grudnia 2013 roku. Kwota 305 964 858 zł. Banki 39 831 658. Pozostałe krajowe instytucje finansowe 116 133 200. Przedsiębiorstwa niefinansowe 150 milionów. Stan zobowiązań Instytutu Kredytów i Pożyczek na dzień 30 marca 2014 roku. Kwota 304 277 847 zł. Banki 38 832 933 zł. Pozostałe krajowe instytucje finansowe 115 620 1566 zł, przedsiębiorstwa niefinansowe 149 824 348 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku. Kwota 344 184 751 zł. Banki 32 944 150 zł. Pozostałe instytucje finansowe 163 766 zł 819 zł. Przedsiębiorstwa niefinansowe 147 473 zł 1782 zł. I zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stan na 30 czerwca 2014 roku. Kwota 364 779 193 zł. Banki 31 405 881 zł. Pozostałe krajowe instytucje finansowe 186 69 621 zł. Przedsiębiorstwa niefinansowe 147 303 689 zł. Ponadto należy wskazać, że w 2013 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej szpitala w stosunku do roku 2012, między innymi poprzez zmniejszenie wartości funduszu własnego, zwiększenie straty bilansowej, wzrost zobowiązań i należności spornych na sumę bilansową aktywów 503 554 507 zł 9 groszy. Kapitał własny szpitala wynosi 90 520 040 zł i 96 groszy. Zmniejszenie wartości kapitału własnego z kwoty 143 324 579 zł 15 groszy na koniec roku 2012 do kwoty 90 520 040 zł i 96 groszy w roku 2013. Nastąpiło głównie na skutek poniesionej straty bilansowej w 2013 roku. Mając na uwadze pogarszającą się sytuację finansową szpitala oraz negatywne dla miasta skutki przejęcia jego zobowiązań, skład orzekający za niedopuszczalne ocenia brak jakichkolwiek odniesień w tym zakresie WPF.
wieloletnie planowanie finansowe jest jako instrument zarządzania finansami publicznymi winno uwzględniać wszystkie zagrożenia, jakie mogą wystąpić w okresie perspektywy czasu. W przypadku letniej prognozy finansowej miasta Grudziądza organ wykonawczy pominął realne zagrożenia interwencji finansowej miasta wobec szpitala i nie wskazał w tym zakresie rozwiązań dopuszczalnych prawem. Jednocześnie należy wskazać, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy monitorowała sytuację finansową szpitala, występowała cyklicznie do prezydenta Grudziądza w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie pogarszających się wyników finansowych, wzrostu poziomu zadłużenia w krajowych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach niefinansowych, możliwości pokrycia jednego wyniku finansowego z własnych środków szpitala oraz możliwości dalszego funkcjonowania szpitala w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Prezydent miasta Grudziądza odniósł się do wystąpień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sposób ogólny nieprecyzyjny. Nie przedstawił konkretnych działań i terminów skutkujących programu sytuacji finansowej szpitala i zahamowania dalszego przyrostu jego zadłużenia. Skład orzekający wskazuje na konieczność uwzględnienia wieloletniej prognozie finansowej ryzyk i zagrożeń związanych z permanentnym wzrostem zobowiązań szpitala. Mając na uwadze zagrożenia dla budżetu miasta związane z sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz brak informacji o planowaniu wieloletnich o działaniach zmierzających i skutkach finansowych dla samorządu wynikających z tej sytuacji, skład orzekający postanowił wydać opinię z istotnym zastrzeżeniem. Podpisany członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy magister Robert Pawlicki. Po uczeniu niniejszej uchwały składu orzekającego przysługuje prezydentowi odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy, ulica Świętej Pulsy 35, tym 14 i od daty wręczenia uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Pisek. To jest jeden wniosek. Myślę, że bardzo łatwy do zrealizowania. I drugi, Regionalna Izba Obrachunkowa pisze, w którymś momencie w tej opinii napisane, że wielokrotnie zwracała się do prezydenta Grudziądza o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Prosiłbym o to, aby być może, nie wiem, Wydział Zdrowia czy jeden z Wydziałów Urzędu Miasta przygotował takie zestawienie, w którym byłyby daty wystąpień Regionalnej Izby Obrachunkowej. Same pytania czy same wystąpienia nas nie interesują, natomiast interesowałby nas konkret odpowiedzi udzielonych przez pana prezydenta i żeby taki zestaw dokumentów dla radnych przygotować. Przy czym nie chciałbym tych dwóch wniosków łączyć, dlatego że rozumiem, że drugi wymaga być może nieco czasu, a pierwszy chciałbym, żeby został zrealizowany jak najszybciej. Także to są dwa różne wnioski. Najpierw chciałbym otrzymać opinię, którą pan przeczytał, a później, jeżeli będzie to możliwe, takie zestawienie właśnie tych odpowiedzi prezydenta na kolejne wystąpienia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Panie prezydencie, Regionalnej Izby Obrachunkowej od grudnia ubiegłego roku jest dostępna i jawna na biuletynie informacji publicznej. Każdy mieszkaniec może ją pobrać, a dla pana radnego ją wydrukujemy i przekażemy. Może jeszcze trafić obrad tej sesji. Żaden problem. Natomiast w kwestii zestawienia odpowiedzi i pytań też nie ma problemu. Przybiegł kilka dni i tego typu komplet dokumentów będzie czekał na pana radnego w Górze Rady. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ja wiem, oczywiście, tak, całe uzasadnienie. Kto z Państwa sobie życzy? Dobrze, cztery osoby, tak, razem z panem Andrzejem Wiśniewskim. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania do tego punktu? Jesteśmy, pamiętajmy, w punkcie przejścia uchwały sprawiedliwej wiedniej prezydencji finansowej miasta Grudziądza za 2015-2027. Nie widzę, w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz, ja rozumiem, że mamy na sali obecnych 22 radnych, pani potwierdziła. Dobrze. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? 8 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Na
Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały, momencik. Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie przemieszczenia pojazdów z dróg gminy, miasto, Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2015. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Chyba obecnych będzie 21, jeżeli Pani wymaga sekretarz potwierdzić radnych w tym momencie. 20, tak? Dobrze, 20, przepraszam najmocniej. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych, oczywiście. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Musimy powtórzyć głosowanie. Pani sekretarz, będę zobowiązany, by się Państwo współpracowali z panią sekretarz. Jeszcze raz głosujemy. Mamy 20 radnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Przy 20 radnych jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka przy ulicy Narodowicza 6 w Grudziądzu. Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym przypomnieć, że do tego projektu jest autopoprawka, która została Państwu przedłożona na komisjach wspólnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stan osobowy nadal 20 radnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, czyli jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, koniec porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Jana Hewlisza w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nadal 20 radnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum nr 1 im. Jana Hewlisza przy ulicy Droga Mazurska 2 w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby wejść do dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. I Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum nr 4 przy ulicy Konarskiego 14 w Grudziądzu. I także, jak Państwo dobrze pamiętacie, do tego projektu została wniesiona na komisjach wspólnych autopoprawka, została Państwu rozdana. Wobec tego głosujemy nad tekstem tutaj, który obejmuje autopoprawkę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, już jest obecny Pan Radny, czyli mamy 21 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez gminę miasto Grudziądz. Uchwała w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę miasto Grudziądz. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem?
paragrafu 3 punktu 3. W razie braku wiedzy co do wyznania zmarłego, ceremonia pogrzebowa odbywa się w obrządku rzymskokatolickim. Uważam, że jeżeli nie wiemy, jakiego wyznania była osoba zmarła, to powinno to chyba być w obrządku świeckim. Ale to jest moja taka sugestia. Dziękuję. Panie prezydencie, domniemywać, że ta osoba będzie takiego wyznania. Natomiast wszystko w rękach państwa radnych. Jeżeli państwa radni zgłosicie poprawkę i przedyskutujecie ją, większość będziecie za, no to prezydent jako organ, który wnosił projekt tej uchwały, wniesie tego typu autopoprawkę i możemy tak złożyć. Czy ja wcześniej, tego nie mogą się państwo tutaj, jaka będzie większość, tak? Jeżeli ta większość będzie za zmianą tego zapisu, czy pan radny jakiś konkretny zapis proponuje? Znaczy, panie przewodniczący, nie wiem, jakim ta osoba była, no to też nie wiemy, jakiego wyznania ta osoba była. No, to jest to... No tak, no możemy zakładać, panie radny, zakładać możemy, to ja się z tym zgadzam, tak? I przypuszczam, że procentowo biorąc pod uwagę populację Polaków, także większość jest wyznania rzymskokatolickiego, to osoba pewnie takowego wyznania była, natomiast nie mamy pewności. Zdecydowanie też tak dalej, że nic złego się nie stanie, jeśli faktycznie ten pochówek będzie rzymskokatolicki akurat, bo zakładamy, że zdecydowaną większość obywateli tego państwa stanowią osoby ochrzczone, dlatego też już pomijając tam to, co się w życiu przydarzyło, jakie były zmiany drogi, jeżeli chodzi o wyznanie, ale dużego błędu nie będzie, natomiast będzie to oczywiście forma pogrzebu jak najbardziej przyzwoita, oczekiwana, bo zresztą wiemy, że wielu, no nawet skrajnych ateistów bojujących też i z kościołem rzymskokatolickim przez całe życie, później ten pochówek ma na koniec życia właśnie taki, a nie inny. Dziękuję bardzo. Ja się z panem radnym Kościńskim jak najbardziej zgadzam tu w tej kwestii, natomiast po prostu czytając projekt uchwały, taka sugestia mi przyszła do głowy i ją przekazałem Wysokiej Radzie. Ale jeżeli jest taka wola, żeby pozostało tak, jak jest pierwotnie w projekcie zapisane, to się przychylam do tego także. To była moja sugestia. Ksiądz w czasie tego pochówku wiąże się z jakimś kosztem ze strony Urzędu Miasta? Tak. Ze strony miasta? Ksiądz za darmo nie przyjdzie. Nie, no to jest pytanie. Wiąże się bardzo proszę. W imieniu Gminy Miasto Kruszwa z tych pochówków dokonywał miejsce Szereg Pomocy Rodzinie. Czy ja mogę się wesprzeć zdaniem pana dyrektora? Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o te pochówki, to ich ilość, może też taką informację przytoczę, w latach 2013-2014 było porówno, czyli po 20, łącznie 40. Jeśli chodzi o opłaty, no więc tutaj nie ma, że tak powiem, nic za darmo. Opłaty za miejsca wyniosły w roku 2014 24 684 zł. Do zakładu pogrzebowego, czyli tego podmiotu, który został wybrany i organizował ten pochówek, 4860. Jeśli chodzi o opłaty cmentarne, to zależy na jakim cmentarzu ten pochówek jest dokonywany. Jeśli chodzi o cmentarz komunalny, zależy też od grobu, jego rodzaju, od 1100 do 1240. W parafiach koszt pochówku, czyli łącznie z udziałem również księdza, jest od 1100 do 1660 zł. Panie, iloma osobami miał pan problem, jeżeli chodzi o wyznanie? Ja przepraszam bardzo, nie chciałem do tej konwencji tutaj radosnie się dostosować. Ja nie miałem żadnego problemu. Generalnie, jeśli chodzi o nas jako organ, który reprezentuje gminę w tym zakresie, przez 25 lat nie było żadnego problemu, jeśli chodzi o wyznanie. Gdyż zazwyczaj to dotyczy osób wyznania rzymskokatolickiego, jeżeli te osoby są nam znane, bądź pojedynczych przypadków osób zaginionych, zupełnie nieznanych i wtedy, tak jak do tej pory to było, ta posługa była wykonywana po obowiązku, że tak powiem, rzymskokatolickim. Generalnie ani ze strony znajomych, ani ze strony rodzin nigdy nie było żadnego problemu, nie wpłynął do nas, ani do gminy. Będzie tam drugi akapit od dołu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez gminę w przypadku śmierci osób ubezpieczonych pobierających emeryturę lub rentę oraz członków rodzin, gminie przysługuje zasiłek pogrzebowy, czyli jakby MOP bierze zasiłek pogrzebowy. To jest mniej więcej, jeśli pamiętam,
wyrównuje, jeżeli chodzi o koszty, to co otrzymuje ZUS. A w przypadku, gdy taka osoba nie miała zasiłku, nie przysługiwałby zasiłek pogrzebowy, gmina może jak gdyby rościć sobie poniesione wydatki zwrotem z masy spadkowej, jeżeli taka osoba posiadała jakiś spadek po sobie. Komisja o tym powiedziała, natomiast nie wiedziałem, ale dla spokoju odstępuję. Odstępuję pan radny. Dziękuję bardzo. W imieniu rady. Uchwały. Dwudziestu jeden radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała także jednogłośnie została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina, miasto Grudziądz, osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina, miasto Grudziądz, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Czy ktoś chciałby z państwa zabrać głos? W tej sprawie nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. 27 osób jest na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwały? 21 radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy wyciągowi biegowemu na terenie miasta Grudziądza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos nad tą sprawą? Co się nie zgadza, panie radny? Nie ma pana radnego Wiśniewskiego i pana radnego Smolarka. 21. I tam nikt nie siedział obok pana radnego na Polskiego. Czyli pan radny Kopkowski. Zgadza się, tak? Zgadza się, tak? Jakiś jeszcze... Zgadza się, panie radny? Nie ma już pan zastrzeżeń? Dobrze, dziękuję bardzo. Jesteśmy w kolejnym punkcie porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ciągowi drogowemu na terenie miasta Grudziądza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Tutaj pani sekretarz potwierdzi, 21 radnych. Zgadza się. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, coś się, jakaś uwaga, panie radny, coś do tego punktu? Nie. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotów kosztów przejazdu radnego Rady Miejskiej Grudziądza w podróży służbowej. Chcę przypomnieć, że został podjęty wniosek przez Komisję Kultury, Turystyki i Promocji na posiedzeniu wspólnych komisji 21 stycznia 2015 roku. Wniosek ten polegał na zmianie w paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym w podróży krajowej w wysokości 60 na 100%. Pan prezydent w dniu wczorajszym złożył autopoprawkę do tego projektu uchwały. Ta autopoprawka powinna być państwu już dostarczona i przychylił się w 100% do wniosku Komisji Kultury, czyli proszę o zmianę tutaj w punkcie pierwszym, paragrafu pierwszego w podróży krajowej w wysokości 100%. Ponadto zmieniono drugi akapit w uzasadnieniu. Niniejsza uchwała wprowadza nowy sposób obliczenia stawki za 1 km powiązany z maksymalnym dopuszczalnym poziomem określonym rozporządzeniem ministra infrastruktury. Taka nastąpiła zmiana i nad taką uchwałą będziemy dzisiaj głosować. Czy jakieś jeszcze uwagi państwo radni macie do tego punktu? Ja myślę, że
Jeżeli nie otrzymali się Państwo, to tylko teraz zapoznają, że taka oto poprawka jest, czyli bardzo proszę o uwzględnienie tego w swoich materiałach sesyjnych. Czyli w 100% została uwzględniona tutaj poprawka wniesiona przez Komisję Kultury. W związku z powyższym będziemy głosowali już nad projektem uchwały uwzględniającym autopoprawkę Pana Prezydenta. Jeżeli nie ma żadnych uwag, pozwolicie Państwo, że przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz, nadal obecnych 21 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Dobrze, momencik. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy miasta Grudziądz. Tutaj Pan Wiceprzewodniczący wcześniej wnioskował o przerwę. Czy Państwo taką przerwę widzicie? Bo mówię, przerwa musi się konkretnie z czymś wiązać, tak? Może my tutaj poprosimy o wyjaśnienie Pana Prezydenta i na wszelkie pytania Pan Prezydent odpowie, ewentualnie wskazani pracownicy urzędu, bo sama przerwa dla samej przerwy to nie będzie miała wtedy większego znaczenia. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, postaram się Państwu jeszcze w kilku zdaniach doprecyzować to, co mówiłem przy okazji uchwalania przez Państwa porządkowe. Mianowicie, tak jak wspomniałem na wstępie, praktycznie można założyć, że w 100% podejmiemy uchwałę taką, jaka obowiązuje dzisiaj. Tylko, że ta dzisiejsza, 1 lutego, zgodnie z ustawą, którą dopiero opublikowano w sobotę tydzień temu, przestanie ta uchwała obowiązywać. Nie dano żadnemu samorządowi w Polsce okresu vacatio legis, jak w przypadku innych punktów, które ta ustawa przeze mnie wspomniana zmieniła. Tam dano okres 18 miesięcy. W przypadku tego punktu zapomniano po prostu. I na gwałt Ministerstwa Rio od wczoraj do wszystkich samorządów ślą faksy, źle maile, tak? Uważajcie, bo jeżeli nie uchwalicie w trybie ekspresowym, to po prostu nie będziecie mieli stawek. Co się zmieniło w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały o tej, którą Państwo żeśmy przełożyli? Mianowicie zmieniło się, powiem tak, dla mieszkańca, dla każdego, który złożył, to praktycznie się nie zmienia nic. Zmienia się treść uchwały w następujący sposób. I to też wynika z samej ustawy. Mianowicie, Państwo zwrócą uwagę, w paragrafie drugim, w punkcie drugim, w paragrafie drugim, punkcie pierwszym, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, o której mowa w paragrafie pierwszym, w wysokości 16 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego i 31 zł miesięcznie gospodarstwa domowego wieloosobowego. W przypadku poprzedniej uchwały mieliśmy to samo, ale odwrotnie zapisane, bo mieliśmy najpierw uchwala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale w kwocie 32,62, a w kolejnym punkcie mieliśmy obniżkę. W tej chwili ustawodawca powiedział, że nie ma być obniżki, tylko ma być ustalone, jeżeli ktoś zbiera selektywnie, to ma być 31,62, a ktoś, jeżeli nie zbiera selektywnie, to 32,62. Poprzednie było odwrotnie, po prostu punkty były zamienione miejscami. To jest po prostu tylko nowelizacja ustawy. Stawki są te same, tylko że ma być w pierwszym punkcie teraz 16,31 w naszym przypadku, a 32,62 w drugim punkcie, a poprzednie było odwrotnie. Najpierw 32,62, a potem obniżka dla tych, co segregują. To jest jedyna różnica, która wynikła z nowelizacji ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach. Jak wspomniałem, mam tutaj komplet starych uchwał, ktoś z Państwa, nie wiem, nie wierzył na moje słowa. Mam przy sobie komunikaty Ministerstwa Ochrony Środowiska, maile, mam przy sobie Regionalnej Izby Obrachunkowej, mam też samą ustawę, która jeszcze nie weszła w życie, ale z dniem 1 lutego za 3 dni nam po prostu wykasuje nasze stawki w gminie, które obowiązują. Stąd też prośba do Państwa, by to w trybie pilnym i przed takim problemem, jak wspomniałem na początku sesji, stoi każdy samorząd w Polsce. Przyjęcie, żeby wszelkie wątpliwości Pan Prezydent rozwiał, jeżeli ktokolwiek z Państwa ma tutaj w tym zakresie. Słucham Państwa.
Pani Radna Makowska, proszę bardzo. Do 15, czy jeszcze raz będziemy głosować nad tą uchwałą? Do czerwca, tak? Też nie. Uchwałę podejmę, ale w przypadku, gdyby się okazało, że otworzymy oferty w maju na odbyt tych nieczystości stałych z naszych gospodarstw domowych i te oferty będą niższe albo wyższe, to w zależności od tego, co nam w kalkulacjach wyjdzie, będziemy zmieniać stawki. Albo na niższe, albo na wyższe, tak? Aby system się sam bilansował. Prezydent podniósł, że od 1 lutego nie obowiązywałyby żadne stawki. Jak ona się do paragrafu 5? Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czyli my podejmujemy dzisiaj uchwałę. Wątpię, żeby do 1 lutego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszono tą uchwałę. Powstaje pewien taka luka. Co w tym wypadku? Zapisać. Czy nie będzie również ekspresowego publikacji tego? Trudno powiedzieć. Pewnie też te uchwały wszystkie będą szły prawidłowo. I powiem tak, ponieważ nie da się tego zapisać, ale stosować będziemy, bo to są stawki miesięczne tak naprawdę. Czyli będziemy w praktyce stosowali od 1 lutego. Nie wykluczam, że ten błąd ustawodawcy może spowodować perturbację, że ktoś będzie próbował kwestionować od 1 lutego. Może nie tak stawić. Ale powiem tak, niestety nie mamy innego wyjścia. Błąd, który powstał, no bo to jest ewidentny tak naprawdę błąd ustawodawcy, teraz trzeba ratować, a znowu od strony techniki realizacyjnej nie da się inaczej tego zapisać. Myślę, że no, w praktyce możesz sobie wyobrazić potencjalne takie procesy, że będą występowali ludzie, że nie było do końca podstawy, bo nie weszło. W tym momencie, ale sądy prawdopodobnie, oczywiście ja nie przesądzam, bo to jest niezawinienie sądu, ale świadczenie było spełniane. Czyli świadczenie nie było nienależne, bo były odbierane. I choćby z tego powodu jest duże prawdopodobieństwo, że wszelkie tego typu roszczenia będą oddalone. Tyle mogę. Przystąpimy do głosowania. Bardzo proszę, panią sekretarz. 21 radny nadal obecny. Jeszcze pan radny. Mnie zaintrygowała pana odpowiedź, że ta uchwała będzie obowiązywała do końca roku. My mieliśmy nadzieję, że ta uchwała będzie obowiązywała do czasu wygaśnięcia obowiązujących stawek. Znaczy chcielibyśmy obligatoryjnie już przystąpić z chwilą poznania chociażby rozstrzygnięć przetargowych do dyskusji na temat właśnie nowych stawek. Pan powiedział, że ta uchwała będzie obowiązywała do końca roku. Czy się dokonuje? Może. Dobrze. Pytanie. Kiedy się można spodziewać przetargu, ogłoszenia przetargu przez gminę Sokolnik właśnie na obsługę wywozu śmieci? W jakich miesiącach dokładnie? Gdzie i ile mamy czasu ewentualnie na podjęcie tego uchwał, żeby weszło ono w życie przed 1 lipca tego roku? A drugie moje pytanie, czy moglibyśmy liczyć na takie spotkanie, na komisję jakąś nadzwyczajną, na której służby pana prezydenta powiedziałoby, jakie są różnice pomiędzy tamtą uchwałą, która obowiązuje już od prawie 2 lat, a uchwałą, która, czy ze specyfikacją szeregową, przepraszam, a specyfikacją, która teraz będzie. No bo rozumiem, że też państwo się nauczyliście wielu rzeczy, tak, przez te półtora roku obowiązywania tych zasad. Więc w jaki sposób są one zmienione po to, żeby te opłaty, którymi obciążamy mieszkańców, były jak najniższe? Co bieżącego, czyli już w najbliższych tygodniach, on już jest przygotowywany, konsultowany, sądzę, że to będzie albo końcówka lutego, albo pierwsza połowa marca, więc będzie ogłoszony. Oczywiście będziemy po wyłonieniu tych ofert, po zebraniu, organizować z państwem spotkania, oddzielne spotkania, czy połączone komisje wspólne, gdzie będziemy też ekspertów zapraszać przewoźników i naszymi danymi operować, aby państwu powiedzieć. Tym bardziej, jak wspomniałem na początku sesji, ustawa na nas wymusza zmianę również innych uchwał, które mamy, choćby w zakresie deklaracji. Pan przewodniczący na komisjach wspólnych zadał pytanie o zaokrąglenie choćby stawek. Na to nam akurat ustawodawca dał w deklaracji 18 miesięcy na zmianę, więc wiemy, że już wzór deklaracji musimy zmienić, jeżeli chodzi o odbyt tych odpadów. Wiemy, że to gdzieś na menu mamy wpisane, ile rzeczy musimy zmienić, więc będziemy to w trakcie roku na bieżąco zmieniać. Przy każdej tego typu okazji będzie oczywiście spotkanie z państwem radnym. Sama specyfikacja no pod koniec lutego musi być gotowa, bo byśmy nie zdążyli wyłonić wykonawcy do 30 czerwca.
a z dniem 1 lipca musi być już nowy operator w mieście. Szczęśliwa to w poprzednim przypadku, więc stąd moje pytanie właśnie, jakie będą różnice pomiędzy tymi specyfikacjami, która była 2 lata temu i jaka będzie teraz zaproponowana w postępowaniu przetargowym. Wspomniana specyfikacja jest na ukończeniu stworzona. Musimy w tej specyfikacji uwzględnić zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku. Oczywiście doświadczenia nie tylko naszego miasta, ale całej Polski. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie czy to z przewoźnikami, ale też czytamy lekturę fachową w tym zakresie, czy to przegląd komunalny, czy to serwis Ministerstwa Ochrony Środowiska, czy też wnioski wynikające ze wspólnoty z czasopisem samorządowego. Te wszystkie wnioski będziemy zamierzać, będziemy chcieli uwzględnić w tworzeniu nowego SIPS-u. Tej sugestii pana radnego Czepka. Czy nam też zależy na jakiejś analizie funkcjonowania tej ustawy, która weszła w życie od 1 lipca 2013 i jednocześnie jakichś wniosków, które na pewno państwo mają, jakiejś takiej analizie pisemnej i wniosków pisemnych, które przed takimi spotkaniami dobrze by było, żeby państwo nam dostarczyli. Także to też taka prośba, żebyśmy też mogli być przygotowani, jak to funkcjonowało, jakie są konkretne rezultaty tych różnych działań podejmowanych w międzyczasie. No i tak jak powiedziałem, jakie są wnioski z funkcjonowania tej ustawy i naszych uchwał, które no, były tutaj korygowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie prezydencie. To w ubiegłym roku przedstawialiśmy sprawozdanie choćby z ilości zbierania poszczególnych surowców wtórnych, ilości na poszczególne kategorie podzielonych na kilogramy, jak i też na tą tabelę powiedzmy finansową, ile żeśmy z tych opłat od mieszkańców uzyskali środków, ile wydatkowaliśmy. W tej chwili te obliczenia trwają i te dane państwo wszystkie otrzymacie. To, co mogę powiedzieć, no, te zmiany, które weszły oprócz tego choćby zaokrąglenia, jeszcze za pan przewodniczący stać na komisjach wspólnych, na przykład no, trzeba dopisać w terminach, jest taka i częstotliwość, jak i trybu uiszczenia opłaty, słowo, zgodnie z nową ustawą, że opłata jest z dołu. Myśmy mówili, że ona jest tam do jakiegoś terminu, a teraz trzeba dopisać jeszcze w cudzysłowie z dołu po prostu, tak? Czyli jakby po danym miesiącu i to po prostu ustawodawca na nas wymusza, jest tych zmian w zakresie uchwał jeszcze trochę będzie, natomiast ta była najpilniejsza i żeśmy musieli ją państwu dzisiaj przedłożyć. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie prezydencie, ale myślę, że jednak zasadnym jest zastanowić się nad tym systemem zbierania odpadów i segregacji pieniędzy, ponieważ zmieniła się, została dodana do użytku wielka inwestycja segregacji odpadów w ciągu tego roku minionego i dlatego, że zaistniały inne warunki, muszą być również inne warunki specyfikacji odbiorze. Także myślę, że jest to poważny problem, który trzeba jakby przeanalizować i wyciągnąć z tego wniosku. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Panie, to jak pan przewodniczący zauważył, nowelizacja tej ustawy z 17 stycznia 2015 roku między innymi nakłada na gminę obowiązek w okresie tych 18 miesięcy podjęcia uchwały o sposobie i zakresie świadczeń usług w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości, tryb, sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług oraz odbierającego odpadów i czok. To, o czym pan mówi, punkt selektywny i zbiórka odpadów komunalnych. Mało tego, tego typu projekt uchwały ustawodawca na nas nałoży obowiązek, że musi być zaopiniowany przez inspektora sanitarnego. Bez takiej opinii też nie będziemy mogli państwu przedłożyć tego typu uchwały. Wiele zmian weszło. No, szczerze mówiąc, przed chwilą patrzyłem na maile, wchodzą już propozycje szkoleń w tym zakresie, to jest świeże, więc już firmy szukają, jak tutaj można zarobić środki. Choćby takie zmiany weszły, że w tej chwili będzie można ze środków z tych odpadów, będzie można je wydatkować przede wszystkim na edukację ekologiczną. Wcześniej mogliśmy tylko na kampanię informacyjną, a nie na edukację, czyli nie mogliśmy uczyć dzieci, w jaki sposób segregować, tylko mogliśmy ich informować, tak? Zostało dopisane słowo edukacja. I to, co zostało zmienione, możemy w tej chwili środki pozyskane z opłaty za odbytych odpadów wydatkować na likwidację dzikich wysypisk. Tego nie mogliśmy robić, bezpośrednio przekładać z szuflady A do B. Teraz będziemy to mogli robić, nowelizacja nam na to pozwala.
Dziękuję, panie prezydencie. Osiemnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Trzech radnych się wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To są interpelacje. Odpowiedź na interpelację otrzymali następujący radni. Pan radny Krzysztof Kosiński, pani radna Marzena Makowska, pan radny Tomasz Smolarek. Czy państwo radni coś do tych odpowiedzi? Bardzo proszę, pan radny Kosiński. Oczywiście otrzymałem odpowiedź, z której nie jestem zadowolony. Pan prezydent deklaruje, jak to zwykle bywa od wielu lat, to samo. Przeczytam ostatnie zdanie, że bezsporne jest, że sala gimnastyczna przy zespole jest niezbędna, dlatego podjęte zostaną kroki zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów przez Urząd Marszałkowski lub inne instytucje. Urząd Marszałkowski, ja na początku sesji w punkcie, kiedy mówiliśmy o budżecie miasta, kwestionowałem też brak środków, realnych środków w tym budżecie na rozpoczęcie tej inwestycji, a też wspomniałem o istniejącym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i o środkach, które są co roku w puli tego funduszu. W tym roku będzie prawdopodobnie też kilkanaście milionów. Myślę, że nie uda nam się pozyskać środków z jednego źródła, dlatego trzeba zebrać kilka przynajmniej programów, do których należy aplikować kilka podmiotów, łącznie z Pefronem też, bo pewnie ta sala by musiała być przystosowana z ochroną środowiska, też system ogrzewania i tak dalej, bateria solarna na dachu sali gimnastycznej. To wszystko może być brane pod uwagę, ale oczywiście trzeba chcieć, aby zebrać te wszystkie możliwości finansowania. Wtedy ten udział miasta byłby znacznie mniejszy, dlatego nie jestem zadowolony z tej interpelacji, z tej odpowiedzi. Chociaż pan prezydent powiedział, że będzie usilnie z dużą determinacją starał się pozyskać te środki, ale jak gdyby nie ma efektu, już powiem sam fakt, że to zadanie nie zostało zgłoszone do wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej, co uważam za bardzo duże zaniechanie ze strony miasta. Dziękuję. Rozumiem, że pan radny jakieś uzupełnienie prosi, oprócz tego... Bo... Jeszcze dam pewien okres karencji do wiosny, być może będą jakieś sygnały. Ja rozumiem, że na dzień dzisiejszy żadnych tutaj rada... Dziękuję głosowania, w trybie odpowiedzi, poczekamy jeszcze do wiosny, zobaczymy. Czyli żadnych tutaj być może wniosków na tą chwilę pan nie składa do rady. Nie oczekuję przygłosowania tej prezydencji również tej interpelacji, tej odpowiedzi, dlatego poczekamy jeszcze do wiosny. Może pan prezydent przełoży to na jakieś konkrety, także czekamy z cierpliwością. Dziękuję bardzo. Że swoje potrzeby zaznacza tutaj na wyremontowany pawilon, na aptekę. Remont tego pawilonu odbywał się za środki miejskie, bo to jest obiekt miejski, to nie jest prywatny. Klienci salonu, który jest czynny całodobowo, od salonu gier, załatwiają tam swoje potrzeby. Wygląda to fatalnie. Do apteki chodzą dzieci, chodzą osoby starsze. Naprawdę to stwarza zagrożenie epidemiologiczne. Odpowiedź nie satysfakcjonuje, ponieważ ona mówi o tym, że mieszkańcy chodzą w krzaki załatwiać swoje potrzeby na chodnikach i tak dalej. Nie o tym mowa. Myślę, że należałoby się bardzo mocno nad tym zastanowić, bo ta dzielnica nie nadeszli również inne, doszły również inne osoby ze skargami, które przyjeżdżają na cmentarz do okolicy Nowej Wsi. I też mówią o tym, że chcieliby, żeby w Tarbii chociaż jedna taka toaleta była, a nie na parkowisku, które jest zamknięte w nocy, wieczorami i tak dalej. No, rozmawiamy o odchodach zwierzęcych, nie wiem, 2, 3, 5 lat, a co mają zrobić mieszkańcy? Więc nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, że to są krzaki, trawniki. To nie są krzaki, to są miejsca publiczne, gdzie korzystamy wszyscy, bo apteka to jest taką integralną
no, dziedziną życia, gdzie każdy człowiek musi tam zajrzeć, tak? I do matki z dziećmi i tak dalej. No, no ja bywam, ja oglądałam to wiele razy, jak to wyglądało. I o to chodziło, żebyśmy remontowali, a klienci jakiego salonu. Jeżeli ciąży obowiązek na to, żeby zmusić taką, taki podmiot do tego, żeby to zrobić, no to niech zrobi, ale no, no zadbajmy my radni właśnie, żeby tam jest potrzeba, tam jest fajnie i tam jest miejsce na, taki, na taką chociaż doraźną tojtoj przenośną toaletę. Dziękuję. Dziękuję. Sytuacja z tojtojami przede wszystkim jest taka, bo niedawno wnioskuję, jak wolno stojący tojtoj, który by sobie stał, gdzie mieszkańcy mogliby korzystać, a pani radnej gwarantuje, że on byłby zniszczony, podpalony po, nie wiem, 2-3 tygodniach. Proszę zwrócić uwagę na pętle autobusowe, gdzie swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają choćby motorniczowie czy kierowcy naszego MZK. Tam każdy jest w takiej, nie wiem, szklanej, nie, w takiej klatce, tak? W klatce skrętów zbrojonych, ponieważ niestety cokolwiek stało wolno stojące było spalone, przewrócone i zniszczone. Więc tutaj jedyne rozwiązanie to jak najbardziej, ale toaleta pewno gdzieś zbudowana publicznie, tak? I znowuż osoby na etacie, znowuż koszty, więc tu by trzeba było się zastanowić, jeżeli jest taka potrzeba, to teraz w jaki sposób ją finansować, chyba żeby postawić taką toaletę, którą mamy choćby na Błoniach nad Myślaniecki czy na Placu Stycznia, gdzie mamy te jednozłotówkowe, tak zwane wrzutowe, tak? Toalety. I natomiast no, koszty niestety tego, co się wrzuca, one nie pokrywają kosztów eksploatacyjnych, tak? Takich toalet. Proszę, no, bo może gdzieś powstać, więc tutaj jest sytuacja rzeczywiście no, dramatyczna dla tych mieszkańców, niektórych, którzy mają te potrzeby, natomiast no, będziemy starać się jeszcze raz znaleźć rozwiązanie. Być może na pętli w Tarpie w tej chwili będzie otwarty punkt sprzedaży biletów na pętli samej, bo powstaje nam w ramach naszej inwestycji modernizacja sieci tramwajowej punkt sprzedaży biletów i miejsce dla kierowców motorniczych i tam chyba bodajże jest chyba też jedna toaleta publiczna, którą być może tą byśmy udostępnili w ramach jak gdyby rozwiązania tego problemu w Tarpie. I tego typu informacje by trzeba po prostu tylko przekazać i no to jest no, bliska odległość od miejsca tego salonu. Dziękuję. Zorganizowane w świecie, no w innych miastach, no jak w każdej dzielnicy można skorzystać, już nie mówię o Europie, tak? No, wstydliwy temat, a jesteśmy tutaj, żeby w zasadzie na to się zastanowić, coś zrobić. Dziękuję jeszcze raz. Pan radny Kosiński, ja też siebie zapisuję, pan radny Chyba. W tej kolejności bardzo proszę. W sprawie iluminacji spiechrze. Na początku września 2011 roku, w dniu inauguracji pierwszej pomorskiej gry światła i energii, w Grudziądzu uruchomiona została iluminacja spichlerzy, bramy wodnej, klasztoru benedyktynek, gmachu teatru i kościoła młodzieżowego. Inwestycja, która kosztowała 1 000 000 zł, wszystkich nas ucieszyła. Światło podkreśliło pięknych naszych zabytków, maskując ich niedoskonałości, zwłaszcza jeżeli chodzi o spichlerze. Przypomnę, że wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm RPL Spółka Cywilna do Żytelarskiej Poręby i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Elektrycznych, przepraszam, Elektrochem Spółka z Grudziądza. Niestety bardzo szybko pojawiły się usterki w poszczególnych elementach iluminacji, głównie przy oświetleniu spichrzy i bramy wodnej. Z przykrością stwierdzam, że dziś działa mniej niż połowa lamp na tych zabytkach. Z załączeniem zestawienia fotografii z października 2011 roku, czyli momentu uruchomienia i ze stycznia 2015 roku, z wczoraj dokładnie. W związku z powyższym wnoszę o jak najszybszą naprawę usterek tak, aby iluminacja działała poprawnie przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. W załączeniu znać dwie różnice, tak? Tak wygląda u góry, w trakcie po uruchomieniu i na dole stan wczoraj. Druga interpelacja dotyczy utworzenia bezpłatnego parkingu na zapleczu ścisłego centrum miasta. W najbliższych miesiącach rozpoczną się prace budowlane przy dwóch inwestycjach w pobliżu Starego Miasta. Pierwsza to budowa hotelu Ibis Styles przy ulicy Piłsudskiego koło NUT-u i to jest własność działki pana Mircowa Garbacza. I druga budowa obiektu usługowego mieszkalnego przy ulicy Portowej, własność Hydropolu. Obecnie te dwie nieruchomości stanowią bezpłatne parkingi dla rzeszy pracujących w centrum Grudziądza. Rozpoczęcie inwestycji oznacza utratę 30 miejsc parkingowych w przypadku działki koło NUT-u i 80 miejsc parkingowych przy ulicy Portowej.
Jednocześnie kilka lat temu wprowadziliśmy strefę płatnego parkowania na parkingu przy ulicy Sienkiewicza koło Targowiska. O ile w dni targowe, to jest wtorki i piątki, istnienie strefy płatnego parkowania na tym parkingu jest uzasadnione, o tyle w pozostałe dni tygodnia parking na około 200 miejsc stoi właściwie pusty, tak pojedą maksymalnie kilkanaście samochodów. Wnoszę zatem do pana prezydenta o zrewidowanie funkcjonowania strefy płatnego parkowania przy tym targowisku i rozważenie zaprzestania pobierania opłat za parkowanie w tym miejscu w dni pozatargowe, co w dużej części rozwiąże problem utraty wspomnianych wcześniej miejsc parkingowych. Druga jest, będzie złożona w imieniu pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego. Pierwsza interpelacja moja dotyczy targowiska na terenie osiedla Mniszewo. Wiem mieszkańców i handlowców korzystających z targowiska na terenie osiedla Mniszek, które niedawno za środki budżetowe było zmodernizowane, dokonano przebudowy nawierzchni. Zwracam się do pana prezydenta z prośbą o uwzględnienie przedstawionych uwag i wykonanie koniecznych zmian, które dotyczą w zasadzie dokończenia tej budowy i stworzenia z tego obiektu, no powiedzmy sobie, takiego praktycznego wykorzystania. A mianowicie po pierwsze, zorganizowanie dodatkowego wjazdu dla samochodów na teren targowiska ograniczonego wysokim krawężnikiem. Obecnie jest tylko jeden wjazd, co stanowi duże utrudnienie dla wjeżdżających, jak i wyjeżdżających, a mogą oni się poruszać jedynie po takim pasie zewnętrznym stworzonym dookoła, wzdłuż tego prostokątu, no co jest szalonym utrudnieniem, jest potrzebny drugi wjazd dla samochodów. Punkt drugi. Zorganizowania wejścia na teren targowiska od strony osiedla Mniszek, dzisiaj oddzielonego niepotrzebnym szerokim pasem trawnika na całej długości targowiska, który należy niestety omijać, a który w zasadzie powinien być także utwardzony, wyłożony kostką brukową i służyć mniejszym handlowcom. Taka organizacja jak dzisiaj to tylko utrudnianie poruszania się mieszkańcom i relatywne zmniejszanie powierzchni handlowej. No miałem dużo do słuchania, kiedy odwiedziłem to targowisko po zakończonym remoncie. Ludzie po prostu nie mogą wejść na targowisko, bo jest duży pas szeroki trawnika, który oddziela od osiedla targowisko i muszą go omijać. To jest, to jest paradoksem. I punkt trzeci. Rozważenie koniecznego zwiększenia powierzchni handlowej targowiska o 30%. Dlaczego 30%? Dlatego, że powierzchnia targowiska w Niszku przez dokonaną modernizację niestety relatywnie pomniejszyła się. Aktualnie ją pomieszczono przez budowę okalającego w całym prostokącie targowiska pasa najazdowego, na którym postój i handlowanie jest niemożliwe, zabronione przez administratora. Administrator zabronił używania tego pasa, który jest w obrębie tego prostokątu. Ten pas jest wyłączony praktycznie z działalności handlowej, musi być cały czas pusty. Zwiększenie powierzchni handlowej jest możliwe oczywiście po dokonaniu gwarancyjnego zwiększenia powierzchni targowiska od strony lasu, czy tego lasu, po dwóch jego zewnętrznych bokach, wzdłuż istniejącego także pasa okolającego prostokąt terenu targowiska i z dodatkowym wjazdem od strony osiedla, który pewnie musi być, pomimo tego, że wiem, że spółdzielnia mieszkaniowa nie wyraziła zgody, ale wejście od strony osiedla czy też wjazd powinien być zorganizowany lub przez od strony innej, ale drugi wjazd musi być na ten targowiska. Niebawem nadejdzie okres wiosenny i dużo większe zainteresowanie kupujących handlowców także, co będzie wiązało się na pewno z brakiem przystosowanej powierzchni do handlu. Dlatego warto wykonać to przed czasem i ucywilizować ten proces kompleksowo, mając zawsze na względzie jego pomaganie, a nie tłamszenie, czy też utrudnianie życia mieszkańcom. To co do targowiska w Miszku. I druga interpelacja, która będzie złożona chyba jutro, albo w najbliższym czasie pisemnie przez pana Andrzeja Wiśniewskiego, radnego, prosił mnie pan przewodniczący, wie, jest to zobowiązany do zgłoszenia. Chodzi o zorganizowanie przystanku autobusowego RZK przy ulicy Paderewskiego, przy kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Oczywiście temat powraca. Jest to co prawda droga krajowa, ale względy techniczne są dobre w tym miejscu. Można zarówno z jednej, jak i z drugiej strony zorganizować taki przystanek. Z jednej strony jest parking dla tirów, który może posłużyć po małym zmodernizowaniu jako przystanek, a z drugiej strony mamy drogę przydomową, tak zwaną, która jest tylko ograniczona barierami, które mogą po zdjęciu mogą stać się legalnym przystankiem dla wysiadających z
Wspomnę tylko, że większość uczestników nabożeństwa w Mszach Świętych, którzy dochodzą, dojeżdżają, to są osoby starsze i chciałyby mieć ten transport w jak najlepszym stopniu zorganizowany. Chciałyby jak najbardziej, szczególnie zimą, jak najbliżej dojechać, dojść. I wydaje mi się, że miasto jest zobowiązane do właśnie zorganizowania w jak najlepszych warunków dla mieszkańców, a nie tylko do likwidacji kursów autobusu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci na interpelację. Natomiast kilka słów komentarza do interpelacji złożonych przez pana radnego Michała Czepka. Pierwsza taka informacyjna dla państwa radnych, może jeżeli chodzi o iluminację, usterki na iluminację skończyły się na jesieni ubiegłego roku przy modernizacji samego zasilania i myślę przy okazji wysilanej trasy rowerowej, jak i z drugiej strony Królowej Jadwigi zmienili w ogóle zasilające kable, bo iluminacja pierwotnie była zasilana tylko i wyłącznie z tych lamp istniejących starych. Tam niestety były już stare kable, były do zimy na miejscowej, stąd co chwilę wyłączenie. Natomiast to, co dzisiaj mamy do czynienia, to jest niestety wandalizm i złodziejstwo. Po prostu niestety tak się zdarza, że już nie wiem dlaczego, zwłaszcza przed wielkimi imprezami masowymi na dłoniach, no zawsze ktoś wykopie jakąś lampę albo ukradnie kawałek po prostu zakopanego kabla i niestety mamy problem ze złapaniem sprawców. Więc tu jest problem bezpieczeństwa, Straż Miejska. Mam nadzieję, że w końcu uda jej się odnieść sukces i znaleźć tego, kto te po prostu szkody w iluminacji czyni. Więc to jest główna przyczyna iluminacji. Druga w kwestii parkingowej, to pan radny tutaj wspomniał o hydropolu przy ulicy Portowej. Tylko takie informacje, nie cała ta działka, gdzie dzisiaj parkują pojazdy, należy do hydropolu. Więcej niż połowa tu od strony miasta, to jest miejska działka, kolejna tam, gdzie stała hala i parę metrów przed nią należy do hydropolu, więc nawet przy inwestycji, która rozważymy oczywiście tą propozycję. Pierwsza interpelacja dotyczy czujników czadu. Jesteśmy w sezonie jesienno-zimowym, właśnie zimowym, ale ten problem jest prawie całoroczny. Wielu mieszkańców, czy to zasobów MPG-u, czy tam, gdzie jeszcze jest właścicielem miasto, to są budownictwo stare, tak? Powiedzmy, gdzie są jeszcze jakieś nieruchomości i lega pod MPGN. Moje pytanie jest tego typu, jest to wydatek około 100 zł na taki czujnik. Czy byłaby taka możliwość, żeby w tych wszystkich zasobach, gdzie miasto ma wpływ, oczywiście są też wspólnoty, można byłoby mieszkańcom założyć takie czujniki czadu? Wiem, że problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dochodzi do tragedii, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy od tego, żeby w niektórych miejscach także zareagować, działać, prosiłbym pana prezydenta i służby podległe panu prezydentowi o rozważenie tego problemu, ewentualnie zadziałanie, czy za pośrednictwem MPGN-u, czy także tam, gdzie pan prezydent nadal wykonuje funkcję właściciela w tych nieruchomościach. Mamy dużo tych takich nieruchomości, są stare budownictwa. Wiem dokładnie, panie prezydencie, że w niektórych domach, gdzie są wspólnoty, są prowadzone przez ten pewien działania likwidacji piecyków gazowych w łazienkach. To są bardzo dobre działania i za to trzeba pochwalić działania MPG-u, ale mówię, bardzo dużo jest też obiektów, gdzie nie ma tego takiej możliwości. No jedyną możliwością, żeby uratować życie i zdrowie, to jest założenie tego czujnika. No niestety mieszkańcy nie zawsze chcą się w tym zakresie wykazać, nie zawsze podejmują stosowne działania, aż dojdzie do tragedii. I druga moja interpelacja to już jest taka bardziej ogólna i też sądzę, że nie będzie rozwiązania ostatecznego i szybkiego. Dzisiaj podjęliśmy jedną z najważniejszych uchwał, czyli budżet miasta na 2015 rok. Budżet w swoich założeniach uwzględnił minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1750 zł. Warto podkreślić, że minimalne wynagrodzenie rośnie systematycznie. Ja bynajmniej jak tutaj sprawdziłem, pomiędzy rokiem 2010 a 2015 jest to wzrost globalny około 33%. Jest to bardzo dobrze, że są podejmowane tego typu działania, ale powoduje to też w jednostkach budżetowych spłaszczenie wynagrodzeń, w szczególności u pracowników z wieloletnim stażem pracy. 20-30-letnim, gdzie te osoby przez kilku składnikach swojego wynagrodzenia, wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie związane z premią, z długoletnią staż pracy, mają po prostu troszeczkę więcej niż wynika to z tego minimalnego wynagrodzenia. Ja wiem, że to są rozwiązania systemowe, że też pan prezydent nad tego typu działaniami pracuje, ażeby tutaj polepszyć los pracowników samorządowych.
związku z powyższym moje takie pytanie, czy w najbliższym czasie, oczywiście po zakończeniu tych wszystkich kluczowych inwestycji dla miasta, które oczywiście są współfinansowane ze środków zewnętrznych, jest jakiś projekt działań w tym zakresie, żeby no nie doprowadzić do tego, żeby w najbliższym czasie po kolejnych podwyżkach minimalnego wynagrodzenia no większość pracowników była na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pan radny Chyła, bardzo proszę. Zalanie wodą ulic na całej jej szerokości, na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Karabinierów, a w szczególności części osiedla, gdzie drogi są nieutwardzone lub utwardzone asfaltem wiórkowym, takie ulicy Gromady Grudziąż, Drzymały, Wróblewskiego, skrzyżowanie ulicy Sambora i Piłsudskiego, do działki, na której zlokalizowano wpust kanału policyjnego. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie tego do tegorocznego planu inwestycyjnego zadania dotyczącego zakończenia inwestycji odwodnienia ulic wyżej wymienionego osiedla oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej i chodników. W 2009 roku rozpoczęto, a w 2010 zakończono odbudowę kanału policyjnego, który miał być zbieraczem wód opadowych z osiedla. Z moich informacji, które zyskałem od mieszkańców zabiegających o budowę, odwodnienie i budowę nawierzchni na ulicy Gromady Grudziąż, wynika, iż problem ten był niejednokrotnie poruszany na spotkaniach w tutejszym urzędzie. Od chwili wytyczenia objazdu ulicy Pietrusińskiego przy budowie ronda generała brygady Augusta Emila Fildorfa pseudonim Nil, niejednokrotnie było mieszkańcom obiecywane, że ulice zostaną utwardzone i odwodnione. Inicjatorem poprawy bytu mieszkańców na osiedlu był pan Jerzy Skiba, który wielokrotnie domagał się zakończenia zadania. Wprawdzie interesem jego była tylko ulica Gromady Grudziąż, lecz nadmieniam, że mieszkańcy okolicznych ulic również mają zalewane posesje podczas obfitych opadów deszczu. Zdecydowanie szkody, które powstają podczas opadów deszczu, są większe niż koszty, które pokrywa ubezpieczenie. Proszę o umieszczenie kontynuacji tego zadania w tegorocznym budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna. Dysponujemy na terenie Grudziądza dwoma bazenami przy Zespole Szkół na rządu i przy Zespole Szkół na lotnisku. Oba baseny są przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży uczącej się w tych zespołach, a ponadto w godzinach wieczornych udostępniane są za odpłatnością niewielką mieszkańcom osiedli. Od jakiegoś czasu, około 2 lat, w soboty i w niedzielę nie są, jakby te baseny nie są udostępniane dla mieszkańców. Sądzę, że jest to ze względu na oszczędności, ale skoro koszty stałe utrzymywania tych basenów są takie same, a jest coraz większe zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z basenu w dniach wolnych od pracy, czyli w soboty i w niedzielę, ja składam wniosek, proszę o możliwość o udostępnienie i otwarcie tych basenów dla mieszkańców Grudziądza w soboty i w niedzielę. Dziękuję. Dziękuję. Ja może zacytuję najpierw uzasadnienie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I ten fragment tak brzmi. Z pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, czyli usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Na jednym z moich dyżurów przyszła osoba, która mówiła, że w ciągu bez mała 3 lat walczy o usunięcie dzikiego wysypiska to jest przykład, przy rodzinnym ogrodzie Meliorat na ulicy Polnej, ale myślę, że takich dzikich wysypisk jest znacznie więcej i chciałam się dowiedzieć, jaka jest metodologia czy logistyka usuwania tych miejsc dzikich, bo jak tutaj radna pani Makowska zauważyła, estetyka naszego otoczenia jest bardzo ważna, a wysypiska mogą się pojawić wszędzie, zważywszy, że za chwilę będzie wiosna, a wysypiska, które pokazał mi ten pan interweniujący, to opony, to stare fotele, kanapy i różnego rodzaju śmieci, które tam się pojawiają. I tak jak mi powiedział, był również w straży miejskiej, był w różnych miejscach, prosił o wsparcie, bo kolejne dosypywanie jest oczywiste.
bo jeśli jest wysypisko i ono prawie 3 lata już tam istnieje, to każdy będzie tam do tego wysypiska dokładał swoje śmieci. Stąd moje pytanie, czy udało nam się w Grudziądzu w ramach tej nowej ustawy o śmieciach, krótko mówiąc, udało nam się zlikwidować dzikie wysypiska, a jeśli tak, to dlaczego to wysypisko przy rodzinnym ogrodzie Meliora trwa już 3 lata? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie mam dzisiejszych zastępców swoich. Jeżeli jeszcze w jakichś komisjach nie ma zastępców przewodniczącego, bardzo bym prosił, żeby na najbliższych posiedzeniach wybrać tego przewodniczącego i dane tej osoby przedstawić do biura rady. Chodzi o to, żebyśmy usprawnili pracę w przypadku państwa nieobecności, żeby ktoś kierował komisjami, tak? Będę bardzo zobowiązany. I przechodzimy do zapytań wolnych głosów. Czy ktoś w dniu dzisiejszym chciałby zadać zapytanie? Pan Marek Czepek, pan Żebrowski, pan Rodę i pan Glebowski. Bardzo przepraszam. W tej kolejności, bardzo proszę. Państwo, ja mam taką uwagę, właściwie prośbę do pana przewodniczącego, żeby zorganizował spotkanie z przedstawicielem organu wykonawczego, żeby nam, organowi uchwałodawczemu, zaproponować wszystkie propozycje, jakie są brane pod uwagę w nowym rozdaniu unijnym. To znaczy, żebyśmy my jako radni przede wszystkim, a potem społeczeństwo miasta, dowiedzieli się, w jakie programy unijne, do jakich programów unijnych chce aplikować gmina miasto Grudziądz. Otworzyłoby to wielką dyskusję wśród nas, myślę, że wśród mieszkańców, oraz moglibyśmy my służyć swoimi propozycjami również, żeby wzbogacić tą ofertę miasta gminy Grudziądz do aplikowania w nowym rozdaniu unijnym. Myślę, że takie spotkanie się odbyło w ubiegłym roku. Ja oczywiście nie mogłem być na tym obecny, ale myślę, panie prezydencie, że to by zlikwidowało wiele nieporozumień, które na przykład na dzisiejszej sesji były słyszalne, związane właśnie z tego powodu, że nie znamy, chyba że radni Platformy znają, ale ja jako radny opozycyjny nie znam takich programów i propozycji Grudziądza na to nowe rozdanie unijne. Myślę, że to jest prośba zasadna i bardzo proszę o pana przewodniczącego o zorganizowanie w jak najszybszym terminie takiego spotkania. A drugi mój wniosek to jest taki, ponieważ wiele rzeczy dowiadujemy się z meritum, a nie jakby tutaj na sesji, gdzie powinno być to jakby z nami ustalone. Dotychczasowy kierunek naszych wyjazdów promocyjnych, promocji gospodarczej to były Chiny. Mówiliśmy od lat, że to jest chybiony kierunek, że należy go zmienić i tak dalej. No i iskierka nadziei. Wywiad dla prasy miała pani John Błażyńska, szefowa strefy, i ona powiedziała też o tym kierunku chińskim, że to było złe, że z doświadczeń wiemy, że nic z tego nie wyniknęło i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest również przemyślenie organu wykonawczego. Czy również potwierdza to i będziemy zmieniać kierunek naszej promocji gospodarczej na kierunek zachodni i północny od naszego kraju. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, oczywiście tego typu spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków z dużych projektów możemy dla Państwa zorganizować. Tylko prośba, żebyście Państwo potwierdzili swoją obecność. Ponieważ w zeszłej kadencji właśnie panią Martwą na pana to wniosek, takie spotkanie było zorganizowane. Ja przygotowałem niemal ze 150 slajdów. Przyszły 4 osoby, się spóźniły 15 minut, tak? Zresztą tutaj siedzieli, popatrzyli sobie. Potem ponowiliśmy tego typu spotkania na wiosnę ubiegłego roku, bo dla mieszkańców dobrze radni byli zaproszeni. To było w chwili naszego UMK, to chyba z radnych, nie wiem, 2 osoby może przyszły. Więc tego typu spotkanie, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to zrobimy. Natomiast ustalcie, ilu Was przyjdzie. A jeżeli będzie to grupa kilku osób, to ja zapraszam do mnie po prostu do gabinetu. Będzie bardzo może przyjemnie i Państwu wszelkie możliwości i chęci miasta i tam, gdzie wnioskujemy, bym po prostu przedstawił. A sytuacja jest dynamiczna rzeczywiście w tych środkach unijnych, bo tak naprawdę do końca to samorządy tego typu miasta, jak Grudziądz, czyli w mieście regionalnym, nie wiedzą,
z których środków i czy będzie w ogóle można pozyskać te środki. Ponieważ linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi a regionalnymi do końca nie jest ustalona, trwa przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowanie tej linii. To, co dzisiaj jesteśmy pewni, to tak naprawdę to, co będzie w miastach wojewódzkich, tych aglomeracyjnych. W takich miastach jak Grudziądz nie wiemy. Tutaj może przykład. Myśmy Państwu wielokrotnie mówili o ZIT-ach tak zwanych, zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. We wrześniu tego roku prezydent Grudziądza i 65 gmin okolicznych podpisali porozumienie. Dyskutujemy o 50 spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim i w Ministerstwie, jak te ZIT-y dla Grudziądza będą wyglądać. Nawet stworzyliśmy strategię, mamy w tej chwili projekt tego dokumentu i 16 stycznia pan marszałek nas poprosił na spotkanie i powiedział, że w miastach regionalnych we Wrocławku i na Wrocławiu Grudziądzu i we wszystkich tego typu miastach w Polsce ZIT-ów nie będzie. Ponieważ Komisja Europejska w grudniu nie zaakceptowała propozycji polskiego rządu, stąd też w tej chwili nie będzie ZIT-ów, a będzie tak zwany obszar strategicznej interwencji. Mniej więcej to samo, tylko że inaczej, natomiast to skutkuje tym, że nie będzie środków na listach indykatywnych dla poszczególnych ZIT-ów, tylko będą środki w ramach konkursu. Może innym przykładem takim, gdzie jest jakby oczywiste i jasne, że Grudziądz potrzebuje nowego taboru tramwajowego. Myśmy w ramach choćby ZIT-ów chcieli pozyskać z programu operacyjnego infrastruktury i środowisko z tak zwanej niskiej emisji środki na wymianę taboru. Niestety, jak wspomniałem, w ZIT-ach Grudziądza już nie ma. Bo Komisja Europejska na to nie wyraziła zgody i teraz jest pytanie, czy będą środki konkursowe dla miast takich jak Grudziądz, regionalnych i subregionalnych, jak i Nowocław, czy nie będą. No, mam choćby tutaj pan poseł był na sali, organizuje cykl spotkań właśnie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z panem Waldemarem Sikorskim, aby nie tylko Grudziądz, ale podobnych miast się wyjaśnił. To jest w zakresie odnowy taboru, no miał zawsze tego pecha, że nie był na ścianie wschodniej, nie organizował euro, nie był aglomeracją. Myśmy żaden projekt unijny się nie mieścili, a potrzeba inwestycyjna jest tak jak w każdym innym mieście. Drogę, więc bardzo bym prosił, żebyście Państwo sami, nie wiem, w klubach się po prostu dogadali. Jeżeli będzie potrzeba, jak najbardziej jesteśmy otwarci, tego typu spotkanie, wspólną dyskusję z Państwem przeprowadzimy. Tylko mówię, żeby nie było tak jak dwa spotkania w ubiegłym roku, gdzie przychodziło na jedno 4 osoby, na drugie 2 osoby. Jeżeli chodzi o kierunek Chiny, to oczywiście pani prezes jest w kontakcie z władzą wykonawczą, panie przewodniczący, na bieżąco konsultujemy. Chiny, państwo doskonale wiecie, cały czas był kierunkiem planowanym przez polski rząd, dedykowanym dla pomocy specjalnej strefy ekonomicznej po spotkaniu premierów Chin, Wen Jiabao i Donalda Tuska. Jakby był dedykowany dla północy i też jakby sugerowany przez pomocną strefę ekonomiczną, przez panią Teresę Kamińską. W tej chwili, jak wiemy, w ogóle inwestycje chińskie, tak jak w tym wywiadzie, o którym pan wspomniał, w Polsce tak naprawdę one już nie wyglądają tak optymistycznie, jak jeszcze kilka lat temu. Chińczycy się skupili na przejmowaniu polskich przedsiębiorstw, a nie na koniecznym budowaniu nowych zakładów i choćby w ostatnim czasie przejęli, czy to Krakus, czy to Modliny z Ostrowy, czy też Kotestolową Wolę, więc po prostu przejmują gotowe już zorganizowane przedsiębiorstwa. Wolą w taki sposób wchodzić do Polski, niż budować coś od podstaw. Niemniej jednak ta droga może też się zmienić, stąd też większy nacisk wspólnie z Pfizerem na promocję naszych terenów i ze strefą w kwestii Skandynawii, tak, i Europy Zachodniej, co też było czynione i choćby w najbliższym czasie będzie na targę. Dwa takie krótkie pytanka. Jedno w zasadzie to chyba do zarządu dróg powinno być skierowane. Otrzymałem takie informacje dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Chełmińskiej. I właśnie chodzi tutaj o przejście na wysokości zakładów mięsnych. Pozostałe przejścia wydaje mi się, że nie powinny stanowić problemu dla kierowców, natomiast przejście dla pieszych przy wysokości zakładów mięsnych naprawdę jest ciemne. Osoby, które wchodzą tam na pasy, nie są widoczne dla kierowców. Tam dwoma rzędami, gdy są samochody, naprawdę może dojść do jakiejś tam tragedii. Mam nadzieję, że nie, ale chyba postawienie jakiejś lampy dodatkowej sobie nie powinno stanowić żadnego problemu. Natomiast drugie moje pytanie dotyczy znowu tej samej sprawy. Już kilkakrotnie pytałem o to. Chodzi o drogę dojazdową do gimnazjum nr 6 i zwłaszcza tutaj chodzi o wózki. Ja rozumiem, że droga to jest inwestycja spora,
Więc może minimalizując koszty, chodnik wyremontować od strony ulicy Tolińskiej, tak żeby ewentualnie te osoby, które muszą dotrzeć do szkoły, dotarły jednak tam z suchą nogą. Bo chodnika jeździa, no to jest różnica. Mam nadzieję, że to poradzi. Dziękuję bardzo. Tak, tam jest przejście od ruchu. Dziękuję panie prezydencie. Pan radny. Chciałbym skierować tutaj taką prośbę. Otóż w okresie poświątecznym z rodziną zwiedzaliśmy wieżę Klimę, Górę Zamkową. I na ulicy Spiszowej spotkałem rodzinę, która próbowała dostać się do toalety publicznej na ulicy Spiszowej. Niestety ta toaleta przy okazji organizowania takiej uroczystości otwarcia wieży Klimek była zamknięta. Skierowałem tę rodzinę do najbliższej toalety, która się mieści przy Frisaku. Pani powiedziała, że ta toaleta jest uszkodzona, jest urwana klamka. I nie dość, że to usłyszałem, to jeszcze ktoś się włączył do rozmowy i powiedział mi, że również na placu Stycznia jest mieszana toaleta, wrzuca się złotówkę, a toaleta się nie otwiera. Także chciałbym prosić, żeby podczas takich uroczystości jak zwiedzanie wieży Klimek toaleta była czynna. I chciałbym zapytać się, czy jest sens naprawiania tych klamek, ciągłe naprawianie tych klamek, to są ogromne koszty w ciągu roku, nie wiem ile to jest, czy nie wyszłoby nam na korzyść, gdybyśmy te toalety udostępnili bezpłatnie, zatrudniając na przykład osobę, która dogląda, się opiekuje, sprząta te toalety. To po pierwsze moje zapytanie. Drugie moje pytanie dotyczy nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych. W ubiegłym roku, dokładnie o tej porze, po pierwszym semestrze zrezygnowano z bezpłatnych lekcji dla dzieci szkół podstawowych. Nie wiem dlaczego. Wiem, że są środki, które były przeznaczone na tą naukę pływania, zostały przeznaczone do szkół i szkoła ma możliwość wyboru. Na co te pieniążki przeznaczyć? Na basen, czy na inny sport? Jednak nie wszystkie szkoły mają w ramach fakultetów zajęcia z nauki pływania. Są małe szkoły, gdzie nie uda się uzbierać grupy, tak by nauczyciel mógł się wybrać z tą grupą na pływanie. Chciałbym, by była możliwość przywrócenia przynajmniej, nie wiem, 4 godzin w tygodniu nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych. Przy okazji, jak już o basenie, tutaj popieram panią Joannę Iwanowską, Uważam, że przynajmniej jedna pływalnia w Grudziądzu, miejska pływalnia, powinna być czynna w sobotę, w niedzielę. Nie wiem, jakie to są oszczędności. Proponuję, żeby chociażby na próbę, do wakacji, do okresu czerwca, uruchomić jedną z pływalni, i wtedy spotkamy się po wakacjach i osoba zarządzająca basenami podsumuje, jakie są koszty utrzymania tej pływalni przez okres sobot, niedziel do wakacji. I jeszcze jedną mam prośbę do Zarządu Dróg Miejskich. Chodzi o do Herberta u zbiegu ulic Śniadeckich, Korczaka. Osoby, które się rozpędzają niestety, próbują sobie skrócić drogę przez środek ronda, albo czasami za szybko zjeżdżając z tego ronda. Brakuje doświadczenia, muszę alkohol. Bardzo prosiłbym o umieszczenie, o zainstalowanie barierek energochłonnych. Wiemy, że kilka razy już tam samochody wylądowały poza rondo i uszkodziły ogrodzenie. Na samym rondzie są również uszkodzone tablice z nazwą ronda poet Zbigniewa Herberta. Prawdopodobnie po postawieniu tych tablic one za chwilę znowu zostaną skoszone. Dlatego chciałbym zaproponować, by te tablice przesunąć powiedzmy o na przykład 2-3 metry w lewo. Wieża Klimek, toaleta na Spiszowie powinna być udostępniona. Tylko nadmienię, że w ogóle rozważamy, tak jak wspominałem, w drugim etapie rewitalizacji Góry Zamkowej, postawienie też toalety na samej górze już, tak? Więc będzie jeszcze bliżej, ale to mówimy o przyszłości. Natomiast problem z otwartością toalet tych rzutowych jest taki, że w momencie, gdy one są jakby nie są rzutowe,
są cały czas otwarte, stają się noclegowe. Tu jest problem osób bezdomnych, tak? One po prostu tam śpią i wtedy już nikt nie korzysta z tego typu toalet, bo takie przypadki no już mieliśmy. W kwestii nauki pływania udzielimy informacji na piśmie, w kwestii Ronda, Herberta. Bardzo proszę, jest na sali pani dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Proszę. Jeżeli chodzi o te tablice, to już są zamówione nowe, to wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o bariery energooszczędne, to na 99% nie da się ich zamontować ze względu na skrajne. Natomiast ja to jeszcze sprawdzę, no ale też nie możemy, szanowni państwo, bariery energochłonne to jest bardzo poważna konstrukcja. To naprawdę jest bardzo głęboko wkopywane i to też jest w sytuacjach takich, no i tak nie unikniemy, że tak powiem, no przestępców czy wykroczeń tego typu, tak? To byśmy musieli na każdym skrzyżowaniu właściwie montować. No i tyle. No. Dobrze, to jak najbardziej rozważymy, to wyślę, że tak powiem, swoje służby i postaramy się tutaj temu... Mam jedno pytanie. Była kiedyś taka propozycja, pomysł, aby próg, który został zdjęty z ulicy Legionów, no też pytanie, co się z tym brukiem dzieje, był przełożony na ulicę Królowej Jadwigi i dalej miały być utworzone miejsca parkingowe na Błoniach. To jest jakby, kontynuując ten wątek parkingowy, kiedy zgłaszałem taką propozycję wykorzystania części ulicy Groblowej, żeby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych w obrębie Starego Miasta. Ulica Groblowa jest przewymiarowana i po jednej stronie, po stronie tych starych delikatesów można by prawdopodobnie bez problemu utworzyć kolejne miejsca parkingowe. Kolejne zapytanie dotyczy, co jest z projektem parkingu, który miał być utworzony na zapleczu pasażu handlowego na terenie boiska, gimnazjum, boiska, mówię o 23 stycznia, tak? Był tam projekt MPGN-u, aby utworzyć tam miejsca parkingowe, być może w przyszłości wykonać wspólne boisko dla drugiego LO i gimnazjum. Oba boiska są dzisiaj bardzo zaniedbane i wymagają praktycznie no, odbudowy, tak? Można by w ten sposób pozyskać dodatkowy teren i utworzyć te miejsca parkingowe, jednocześnie udrożnić przejście, czyli połączenie pasażu przez ulicę Toruńską, bo mówimy o tej takiej wąskiej uliczce, która doprowadza do gimnazjum. To tyle, jeżeli chodzi o wątek parkingowy. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie młyna na Alei 23 stycznia. Wiem, że pan prezydent kiedyś bodajże prowadził negocjacje z właścicielem. Dochodzą do nas słuchy, że ten młyn został sprzedany. Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze. To znaczy, że młyn zyskał właściciela i rzeczywiście obiekt, który dzisiaj zagraża bezpieczeństwu, być może zmieni swoje oblicze. Czy coś w tej sprawie wiadomo? Leży nam w magazynie Zarządu Dróg Miejskich w okolicach Warny przy trasie zewnętrznej. Jest on magazynowany, rzeczywiście jest przeznaczony w większości do budowania w ulicy Królowej Jadwigi, tego parkingu, jak pan radny wspomniał. Natomiast na to, co mówiliśmy kilka dni na tej sesji, my czekamy na możliwość sfinansowania tej inwestycji ze środków unijnych. Ona jest w założeniu, że chcielibyśmy ją wykonać. Nie jest może fizycznie wpisana w budżet, natomiast to, co byśmy chcieli w tym roku zrobić, to w ogóle globalnie do wszystkich inwestycji unijnych, to przede wszystkim przygotować się dokumentacyjnie i na pewno ta inwestycja powinna w najbliższym czasie powstać. Co jest projektem parkingu na zapleczu gimnazjum? Nie wiem, to chyba nie był miasta plan, tylko MPGN-u. MPGN, z tego co pamiętam, to napotkał niestety na problemy własnościowe. Nie dogadał się z przedsiębiorstwem usług miejskich, które posiada ten mały budyneczek tam przy targowisku. To był jak gdyby dojazd do tego parkingu. Wejdę panu słowo, bo uczestniczyłem z MPGN-u. Dojazd można zrobić niekoniecznie przez teren PUM-u,
A notabene ten teren pomu, o którym mówimy, chodzi tam o kawałek, to ja tam jest absurdalnie w ogóle, bo kawałek drogi, która jest do stacji trafo, jest przejęta przez pom, a tak naprawdę to jest dojazd do jednostki, no, którą MZK użytkuje. Więc nie, ale ten teren jest dzisiaj wystawiony na sprzedaż, to być może należałoby się nad tym zastanowić, czy nie należałoby dokonać odkupu tego fragmentu, który tak naprawdę udrożni przejazd, ułatwi wiele rzeczy. To także do tej stacji trafo, która tam jest. Pan prezydent doskonale wie chyba o czym. Panie radny, ja będąc w 2004 roku dokładnie, ten teren sprzedawał miasto Pumowi. Wtedy ówczesny był wtedy prezydent Andrzej Wiśniewski. Mało tego, jako prezes wtedy pisałem pisma, nie sprzedawajcie tego, bo to jest dojazd, droga strategiczna do podstacji. W razie pożaru, awarii, tramwaju po prostu nie można. Niestety ówczesny prezydent podjął decyzję o sprzedaży tego. Ale to jest kawałka. Natomiast dzisiaj PUM chce za te parę metrów to horrendalne kwoty. Naprawdę one tam wchodzą chyba w miliony złotych, jak nie wiem. To bardzo mały W takim razie trzeba to odkupić w innym trybie, Można w ramach dokładnie z RID-u to odkupić, tak, i wywłaszczyć, tak? Tylko że musi być jakby potrzeba tego celu publicznego i w budżecie musi mieć środki na inwestycje całej budowy drogi, tak? Więc to, szanowni państwo, mówimy o wywłaszczeniu tam 100 metrów kwadratowych czy 50 metrów kwadratowych, uzyskujemy dojazd do dużej działki, gdzie możemy zrobić drogi, właściwie tam jest droga, tak? Która w tej chwili jest rzeczywiście ogrodzona, czy jest własnością PUM-u. Więc myślę, że można pójść w tym kierunku, a co tak naprawdę ułatwi też handlowcom, którzy bardzo, bardzo narzekają, miejsca parkingowe, tak, co będzie komfortowe dla klientów tego pasażu. Nawet, co mówiłem, tak, o wywłaszczeniach, specustawę drogową, pod warunkiem, że to, co będzie zbudowane, będzie drogą publiczną. Tu mówimy o dojeździe do tej działki znowuż prywatnej, patrząc z punktu widzenia ustawy samej działki prywatnej, bo ta działka jest własnością szkoły, więc jest własnością gminy. Jeżeli ale pan radny wcześniej mówił o terenie MPGM-u, tak, no więc on jest jakby własnością podmiotu spółki prywatnej. Te szkoły to jak najbardziej, no można zbudować drogę. Z czym byśmy przyjęli kontynuację i połączyć się z ulicą Marcinkowskiego. Jak najbardziej trzeba rozważyć tę sytuację, nie chciałbym w tej chwili rozstrzygać, czy się da, czy się nie da. Trzecie pana radnego pytanie odnośnie młyna na Alei 23 stycznia. Rzeczywiście prowadziłem rozmowy z właścicielem, właściwie już nie z właścicielem, tylko z komisarzem bodajże spółki jeszcze Polskie Podchipierze, który był gotów za niską kwotę, nie chciałbym publicznie mówić, pan sprzedać to miasto. Tu natomiast nie wiem, czy to zostało sprzedane. Być może tak. Być może tak. Nic tam na ten temat nie wiadomo. A kopie aktów notarialnych otrzymujemy. Wszystkich pan naczelnik kiwa głową, że jeszcze nie otrzymał takiego aktu. Więc być może nastąpiło to w zeszłym tygodniu i akt dopiero do nas kopia idzie, tak? Ale na chwilę obecną nie posiadamy tego typu wiedzy. Nie, pytałem to w kontekście zlokalizowania w tym miejscu, czy pomysłu zlokalizowania w tym miejscu, centrum. Jeżeli ten młyn został sprzedany, to trzeba poważnie myśleć o innej lokalizacji, o ile ten projekt jest jeszcze aktualny. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepek, pan radny Marek Czepek, pan radny Tomaszek. Panie prezydencie, jeszcze wracając do perspektywy unijnej 2014-2020, o której rozmawialiśmy. Wspominał pan prezydent, że ZIT-ów już nie ma dla tych miast subregionalnych. Natomiast patrzę tutaj, że na zdjęciu z 16 stycznia był pan w Toruniu. Siedział pan pomiędzy Ryszardem Brejzem, prezydentem na Wrocławiu, a Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa. I dyskutowaliście państwo o nowej polityce terytorialnej obejmującej Bydgoszcz-Toruń oraz o obszarach funkcjonalnych na drugim poziomie regionalnym i subregionalnym dedykowanym dla miast Wrocławka, Grodzionka i Wrocławia i że to nazywa się tak zwane obszary strategicznej interwencji. Więc bardzo właśnie prosilibyśmy też o krótką informację, jakie były ustalenia tego spotkania, skoro już jakieś to się inaczej nazywa, rozumiem, że jakieś inne zasady finansowania. Tak jak wspomniałem, to indykatywność projektu. Więc tak naprawdę nie bierzemy udziału w konkursach. W przypadku tych obszarów strategicznej interwencji, pan marszałek chciałby, aby dla każdego takiego miejskiego obszaru funkcjonalnego powstała strategia,
Ta strategia, jak wspomniałem, na ZIT-ów projekt, już jej mamy, który będziemy między innymi z Państwem też konsultować, więc musimy tam pozamieniać nazewnictwo. W strategii muszą się pokazać projekty dla danego obszaru, które zmienią coś na danym obszarze. Jeżeli te projekty będą tam ustalone, to marszałek będzie ogłaszał konkursy tak zwane z kodem dostępu. Ale różnica będzie taka, że będzie to tryb przede wszystkim konkursowy, a nie poza konkursowy. Nie będzie listy indykatywnej, to jest cała ta różnica. To będzie majstro, jak myślę, wolę lepiej nie mówić, tak, co będzie, tak? Natomiast pan marszałek mówi, że będzie starał się zarządem województwa stanąć na głowie, aby te środki dalej trafiły do danych obszarów, natomiast niestety nie w trybie bez konkursowym. To jest zasadnicza różnica. Ale też pytamy, jest to szkoła, która jest położona peryferyjnie, czyli korzystają z niej zarówno dzieci, młodzież mieszkająca właśnie na siedle Miszek, ale jestem przekonany, że także dzieci i młodzież z sąsiednich miejscowości, z gminy Grudziądz. Więc myślę, że taki projekt też idealnie do tego dawnego ZIT-u jak najbardziej się nadaje. Myślę, że też sąsiadujące gminy i Radny Chełmiński, gmina Grudziądz, gmina Gruta i Dragacz, przypuszczam, że też mają jakieś plany albo pomysły, żeby przy ich szkołach także zbudować tego typu zalogi. Więc może można by ustawić, gdyby się nie dało na tej liście właśnie projektów sportowych u marszałka finansowanych właśnie z gier sportowych, z totalizatora, może właśnie to źródło by się sprawdziło. Problem jest, że w nowej wersji już siódmej z grudnia ubiegłego roku regionalnego programu operacyjnego są przewidziane środki na rozwój innowacyjnej edukacji. Niestety w pojęciu innowacyjnej edukacji nie mieści się budowa sali gimnastycznej jako obiektu sportowego przy jakiejś placówce oświatowej. Należało rozważać jakąś inną formę, że ta sala, nie wiem, służy jakiejś innowacyjnej edukacji. Są duże środki na bazę, zwłaszcza na warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych, stosujące nauki zawodu, ale też nie w trybie podstawowej edukacji, jaka jest programowa, tylko w jakiejś innej, na jakiejś kurs dodatkowej. Na tego typu infrastrukturę są środki, natomiast nie ma na tę podstawową. I tu jest problem i tu szukamy. Zgłaszaliśmy też panu marszałkowski, że panu marszałkowi, że mamy taki problem w mieście, jak choćby sala w Miszku, o której pan radny Kościński wielokrotnie mówił. Natomiast póki co nie ma możliwości z tego programu pozyskać tego typu środki. Dziękuję. Znaczy, gwarantuję, że wszyscy tutaj moglibyśmy dać setki pomysłów na... Taka rada, panie prezydencie. Pan i my jako radni otrzymaliśmy dzisiaj pismo datowane 26 stycznia od Polskiego Towarzystwa Rzemieślników Astronomii i Klubu Seniora Regionalisty Grudziądzu na temat ławeczki Kopernika, astronoma Kopernika. I bardzo nas ciekawi, dlaczego nie może być przedstawiony ten wykonawca przez tych ludzi, którzy napisali ten projekt obywatelski. Ten rzeźbiarz znany w Grudziądzu, Olek Iwanienko, który im ten projekt przedstawił i zrobił. Dlaczego on nie może być wykonawcą i dlaczego, co tam jest spornego w tym, żeby ta ławeczka w takim projekcie, jakim zgłaszali ci przedstawiciele na ten konkurs tych projektów obywatelskich, nie może być wykonane? Bardzo proszę odpowiedź. Zatem zabytków, które Sambor Kawiński nie akceptuje zgłoszonego przez to stowarzyszenie seniora regionalisty, taka jest bodajże nazwa, nie akceptuje tego projektantu. Nie robi tego dlatego, że po prostu niebo mu się nie podoba panu Iwanienko, tylko dlatego, że ma jakieś wytyczne ustawowe i nie może dopuścić. Niestety Grudziądzu, gdybyśmy taką ławeczkę chcieli postawić w Mniszku, na przykład, to nie mam pana Kuźnińskiego. Jest. No przepraszam, nie zauważyłem, pan zyskało z panią Marzeną i tak się nie zauważyli. Przepraszam. To byśmy mogli to postawić. Natomiast jeżeli stawiamy cokolwiek na Starym Mieście, w strefie z ochrony konserwatorskiej, a musimy każdą rzecz zewnętrzną konsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Myśmy prosili też tych inicjatorów tej ławeczki do tego spotkania. Odbyło się takie spotkanie, w którym niestety pan konserwator podjął taką decyzję i się nie trzyma. W związku z powyższym, kontynuując jakby sam ten budżet obywatelski, wysłaliśmy zapytanie do bodajże 6 albo 7
osób, które mają odpowiednie kwalifikacje wynikające, jak wspomniałem, z jakiejś ustawy, aby na takim obszarze tego typu rzeźbę przestrzenną móc zrealizować. Tak? I takie zapytania do siedmiu tych rzeźbiarzy zostały przez prezydenta Grudziądza wysłane. I wśród nich nie było pana Olega Iwaninki. Króciutko, w kwestii bezpieczeństwa. Panie prezydencie, w związku z tym, że ja dosyć często wieczorami poruszam się średnicówką na wysokości wodociągu Kerfur i wielokrotnie przez tą średnicówkę w poprzek przechodzi statko Danieli, sarenek, trudno to nazwać. To jest statko, to nie są pojedyncze zwierzęta. I zauważyłam, że w płotku, który odgradza las, są takie metrowe przejścia, nie wiem, czy one są celowo zostawione, czy ktoś te przejścia wyłamał, i one sobie po prostu w tą drogę i otoczą sobie w stronę Kerfura tam zmierzają. Stanowi to niebezpieczeństwo, duże zagrożenie. I przy tej okazji pomyślałam, już niekoniecznie w tym roku, bo to, te zwierzęta poruszają się, jak jest naprawdę takie ostre powietrze i mróz, bo latem rzadziej albo prawie wcale, bo głęboko w lesie są, czy na wysokości, nie wiem, od strony lotniska do szpitala Węgrowie, czy po prawej stronie, czy można takie płotki ewentualnie zamontować? To są płotki, to są takie druciane siatki zabezpieczające, nie wiem, drogę przed zbieganiem zwierząt. To jako problem zgłaszam po prostu. Żeby moi pracownicy tego nie naprawiali. To jest po prostu wandalizm. Tam mieszkają ludzie koło wodociągu, którzy przychodzą na szago i my z nimi próbowaliśmy różnych metod, łącznie ze smarowaniem, ogrodzenia środkami i... Oczywiście my to będziemy, to też naprawimy, bo to jest sprawa bezpieczeństwa i to nie ulega wątpliwości, ale to tak a propos tego wandalizmu, który dzisiaj się tak często przewijał na tej sali, to jest po prostu nasza zmora. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie naprawiali tego ogrodzenia. I cokolwiek zrobimy, to po prostu tak samo. Ponad tym kompleksie około 900 hektarów mamy ponad 180 danieli. I jest problem, że ich jest zdecydowanie za dużo. Wysłaliśmy zapytania do kilkudziesięciu nadleśnictw w Polsce, czy by nie chcieli wziąć tych danieli, że ich po prostu uśpi i wywiezie w tamtą stronę, no po prostu no, nie ma zainteresowania na daniele. Problem jest z odstrzałami redukcyjnymi na terenie miasta. Miasta, bo jednak wiąże to się z bezpieczeństwem osób, które w tym lesie chodzą. Okres ochrony dla danieli skończy się 15 lutego. Zaczyna znowuż skończy się w kolejnym okres ochrony. Zaczyna się 15 lutego, kończy 15 października. W tym czasie będziemy starali się wspólnie z łowczymi po prostu zredukować część populacji w naszym lesie komunalnym. Bardzo się cieszę, bo naprawdę jest problem, bo nisko i bardzo dobrze jest to, bo dzisiaj tam czuły, a przez ulicę jak przechodzimy, to właściwie jakby u siebie było, to stanowiło zagrożenie. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepę. Wracając do ławeczki kopernikowskiej, ja rozmawiałem z inicjatorami i oni byli bardzo zaskoczeni postawą pana konserwatora zabytków, bo prawdopodobnie, nie tutaj na sali jest pan konserwator, może potwierdzi, przy stawianiu rzeźb plenerowych na przykład Pisaka czy Łana z dziewczyną podobno nie było opinii na temat samego projektu pana konserwatora zabytków, tak? Czy nie wiem, może potwierdzić czy nie? Były. Tak, były opinie konserwatora wojewódzkiego, były uwagi, niektóre rzeczy były poprawione. Aha, no to wycofuję w takim razie. Natomiast, przepraszam, jest jeszcze jedno takie, że pewną głównym zarzutem konserwatora wojewódzkiego... Do mikrofonu byśmy prosili. ...że osoby, które robią projekty na terenie wpisanym do rejestru zabytków, muszą mieć odpowiednie wykształcenie. W związku z tym zapytania, jakie były kierowane do potencjalnych osób o wykonanie projektu, to były osoby, które posiadają wykształcenie w zakresie artystycznym rzeźby. I taką osobę z dyplomem uczelni plastycznej wyższej w zakresie rzeźby konserwator sobie zdarzył. Koncepcji, ukończył Wydział Sztuk na Wydziale Architektury w
Politechniki albo Uniwersytetu w Kijowie, z tego co pamiętam. Tak, tylko że to nie jest rzeźba. Ale bo to jest jakby utalentowany w wielu sferach człowiek, który maluje, rzeźbi i inne rzeczy robi. Także... Panie radny, ja się zgadzam. Przedstawiony przez klub Senioralnego jest też mi się podobało. Natomiast no, nie jestem władny przeskoczyć w Miejskiego Koncerta Zdobytku. Ja to... On tutaj decyduje, zażyczył sobie osobę z takim uprawnieniem. No i musimy się tego trzymać, no nie możemy złamać prawa. Jeżeli byśmy my budowali coś, to nie dostalibyśmy od niego tej akceptacji. No i tu jest ten problem. Mi też to wykształcenie, ta osoba, to prawda odpowiada. Nie ma nic do tego. Lasy komunalne, to jest trochę siedlicowe i to też wielokrotnie zgłosiłem do ZDM-u. Ja trochę się nie dziwię, że ono jest w łatwy sposób zniszczone, ponieważ tamte kątowniki, te słupki, one są metalowe, bardzo znaczy aluminiowe, bardzo cieniutkie. Może warto by je zastąpić stalowymi, będzie tami, po prostu raz na dobrze. Nie, może warto spróbować się na jakimś odcinku, który jest najczęściej dewastowany. Dziękuję bardzo, pani. Więc też w związku z problemem tej ławeczki. Tu chciałam powiedzieć, że od dobrych kilku lat robimy kwestię na cmentarzu i jest kwatera zabytkowa. Staramy się o pieniądze na renowację tych zabytków nagrobnych i chcę powiedzieć, że bez konserwatora wojewódzkiego, bez jego z nim ustaleń i bez zgody na osobę, która tej renowacji ma dokonywać, w ogóle się nie zabieramy do odnawiania tychże zabytków cmentarnych. Taki jest po prostu przepis. Konserwator wojewódzki wymaga, żeby konserwacji na przykład tych pomników cmentarnych robiła osoba nie tylko artystycznie wykształcona, ale mająca uprawnienia do wykonywania tego typu obiektów na terenach zabytkowych. Ja po prostu to przerabiam co roku. Dziękuję. Dziękuję. Mamy takiego stuprocentowego konserwatora. Mam zapytanie dotyczące, w jaki sposób w takim razie ten sam konserwator wydał pozwolenie na zainstalowanie plastikowych okien w remontowanym budynku dawnego Empiku. To mnie bardzo interesuje. I druga rzecz, czy konsultowaliśmy z tym samym konserwatorem postawienie słupków ocynkowanych, a nie tych, które zostały wcześniej postawione w ramach rewitalizacji? Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie. By miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dorywczo postawiliśmy, psując to, co de facto tworzyliśmy wcześniej za grube pieniądze, wyrunkowo, postawiając znaki zwykłe, czyli stawiając znaki po prostu na słupkach ocynkowanych. Tak, jeżeli tak jesteśmy skrupulatni, powinniśmy postawić takie same słupy, jakie inne znaki zostały postawione podczas rewitalizacji. To są zupełnie inne słupy, czarne, z takim toczeniem. Proszę zwrócić na to uwagę, może jestem szczególarz, ale jeżeli chodzi o tutaj tego typu formalne zachowania, to bądźmy konsekwentni w każdym celu. A szczególnie mnie interesuje ta kamienica widnieje na wielu widokówkach historycznych Grudziądza, więc trudno uznać, że to nie jest jakiś obiekt historyczny, gdzie wiem, że na przykład wspólnoty na ulicy Toruńskiej miały problemy, żeby zainstalować plastikowe okna, bo był to obszar chroniony i trzeba było instalować drewniane. Wszystko jest konserwator zabytków, a nie do prezydenta Grudziądza. Tak? To on opiniuje. Nie wiem dlaczego w przypadku tego budynku wydał zgodę na plastikowe okna, dlaczego nie. Nie jestem wojewódzkim konserwatorem zabytków, jestem wiceprezydentem Grudziądza. To ja zapytuję przez pana prezydenta. A, to co innego, mam tutaj tak. Dlaczego wydał zgodę? Nie, no na jakiej podstawie? No bo jeżeli tutaj nie wydaje zgody jeszcze ze specjalnością rzeźba, no ja się z tym zgadzam, że są takie procedury, jeżeli jest taka procedura, no to ja to szanuję, tylko z drugiej strony na jakiej podstawie wydał, że tam mogą być plastikowe okna? Proste. Zadamy w imieniu pana radnego pytanie. Czy nie obrał Wysoka Rada Zawiatła Sztabu Sesji Rady Miejskiej Grudziądza?